Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w szóstym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Wladimir Aleksiejczynka. Wladimir to specjalista od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, programista, trener, podcaster oraz podróżnik. Z Wladimirem rozmawiamy o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jakie są jej etapy, czym jest uczenie maszynowe i czym różni się od uczenia głębokiego, o przeniesieniu naszych mózgów do komputera, o niezliczonych zastosowaniach sztucznej inteligencji, o podróżach i o tym, jaką drogę trzeba przejść, aby z małej białoruskiej wioski dojść do pozycji specjalisty od sztucznej inteligencji. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com, ukośnik 6. A teraz przed Wami Wladimir. Cześć, Wowa. Cześć, Boguś. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam Cię w podcaście. Cieszę się, że jesteś. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Również mam taką nadzieję. <laughs> wszystko, zależy, wszystko zależy od Ciebie w sumie. No, chociaż może trochę od moich pytań też. Dobra, na początek przedstaw się, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz. Kim jesteś? To jest bardzo dobre pytanie, które ostatnia. <laughs> Bardzo często sobie zadaję i muszę się przyznać, że nadal nie mam odpowiedzi, jak się znałem na tym głębiej, ale coś pewnie muszę tu odpowiedzieć, więc odpowiem takie, no, jakieś takie swoje przykrywki, jakieś role, które wykonuję. A więc aha, to aha. jest ojciec, mąż, podróżnik, programista, specjalista od uczenia maszynowego, trener związany z programowaniem, ale teraz tylko uczenie maszynowe, podcaster, też, że występuje publicznie. No jakieś pewnie jeszcze inne ciekawe rzeczy, ale mniej więcej tyle. Super, bardzo fajnie. Na początek chciałbym tak zadać takie ogólne pytanie. Czym według Ciebie jest sztuczna inteligencja? No, to jest takie pytanie, na które ciężko odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, ale po pojawiło Oczywiście. się według mnie, więc to jest takie wizjonerskie pojęcie. I ona bardziej się wiąże z kierunkiem myślenia, że my jako ludzie chcielibyśmy uzyskać taki pewien stan, kiedy powstanie coś, co będzie miało tą inteligencję. Natomiast trudność jest w tym wszystkim taka, że my nawet nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest inteligencja nawet ludzka, już mówiąc o jakiejś tam sztucznej. No i tutaj właśnie pojawia się taki problem, to jako określić, czy to już się pojawiło, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. I to jeszcze Alan Turing w latach 50. z ubiegłego stulecia powiedział, no dobra, to skoro nie możemy tego zdefiniować tak jawnie, co to znaczy myśleć, albo właśnie ta inteligencja, czym jest, to będziemy po prostu obserwować, jeżeli to coś zachowuje się w sposób inteligentny no to uznamy, że to właśnie jest ta inteligencja. Tu swoją drogą e, myślę, że trochę jest osób związanych z programowaniem. E, w programowaniu jest takie coś jak dike tapping, czyli to e, jak, jeżeli wygląda jak kaczka, krzyczy jak kaczka, to prawdopodobnie jest też kaczką, więc z tą inteligencją <laughs> podobnie zostało zdefiniowane, jeżeli udaje, że jest inteligentny, więc prawdopodobnie jest. Dzięki, dzięki. No faktycznie jest to dosyć abstrakcyjne pojęcie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie z tego wybrnąłeś. A powiedz mi jeszcze tak na początek, mówiłeś, że jesteś ekspertem od uczenia maszynowego, czyli, czyli e, popularnego machine learningu. I jakbyś mógł też przybliżyć naszym słuchaczom, co to w ogóle jest uczenie maszynowe? Właśnie z tym ekspertem tego słowka nie użyłem, bo myślę, że to nie moja rola nazywać mnie ekspertem, to jest rola innych. Powiedziałem, że jestem specjalistą tego. A odpowiadając na uczy... Co, czym jest uczenie maszynowe, to w tej chwili to jest jedna właściwie jedyna jak na razie możliwość, która realizuje tą sztuczną inteligencję. Pod spodem, jeżeli tak przejrzymy się dokładnie, to przypomina trochę matematyki, trochę statystyki, no i dużo też programowania, dużo danych i to wszystko, jeżeli połączyć i dodać różne inne fajne triki, to wtedy widzi uczenie maszynowe. Okej, okay, dzięki. A teraz chciałbym Cię cofnąć troszeczkę do Twojej przeszłości. Chciałbym troszeczkę poznać Cię. Jeżeli mógłbyś powiedzieć, gdzie się urodziłeś i skąd w ogóle wzięło się Twoje zainteresowanie komputerami? O, to pewnie ciekawe historie. W sumie mało kto tych historii wie, bo prawie nikt o to nie pyta, a skoro zapytałeś, to to opowiem. Generalnie wychowałem się w Białorusi, w takim najpierw takim mniejszym miejscowości, później właściwie taki bardzo małym. To była taka prawdziwa wieś i... Skąd się wzięło zainteresowanie komputerami? Ja, jak się zastanawiam na to pytanie, to właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek ja się tym nie interesowałem. Tylko problem był taki, że ja nie miałem dostępu do komputera i pierwszy raz ja go zobaczyłem w szkole. To była moja piąta klasa, i to było tak, że. Zobaczyłem takie stare jeszcze komputery. Tutaj w Polsce takich nie ma, bo to było robione na Białorusi, w mińskim takim fabryce, więc to jest nieznane. To się nazywa Korwet, ale to są takie stare komputery, pewnie z lat, myślę, że 80 -tych. To nawet nie czarno-białe, jakieś takie zielone coś tam, kolor taki był. Mm -hmm. I, I ja wtedy się już zafascynowałam, że jest taki coś i coś tam można robić. A później tak się zważyło, że w szkole kupili właściwie najpierw jeden tylko komputer, najnowszy w tamtych czasach, Pentium III, jak teraz pamiętam. I, I nauczyciel, który akurat prowadził informatykę, zauważył, że coś mi chyba kręci w tym kierunku, i pozwolił mi zostawiać po lekcjach wieczorem, coś tam robić. Ja siedziałam z, nie wiem, z Excelem, z Pricytem albo tym Wordem, uczyłem różne rzeczy. Z Excelem to dla mnie było w ogóle magia. Ja przez dłuższy czas nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że definiujesz sobie wzory w różnych miejscach, potem zmieniasz w jednym miejscu i wszystko magicznie się wypełnia automatycznie. Dla mnie to był taki szok. Jak to jest możliwe? To jest super, to jest takie rewolucyjne. I ja też nie mogłem zrozumieć, czemu, no chociażby gdzieś tam w Księgowościach albo w innych obszarach, czemu nadal ludzie liczą tak w słupek. I do pamiętam, że jeszcze moja mama też pracowała i miała jakieś takie raporty miesięczne. Musiała tam zliczać różne rzeczy, właśnie w pionie i w poziomie. I później tam ostatecznie te liczby muszą się zgadzać. No i zawsze tam gdzieś się pomyliła, bo kalkulatorem zawsze można tam gdzieś zawieruszyć jedną liczbę. Ja pamiętam, jak napisałem taki pierwszy program, który zautomatyzowałem to coś i byłem wow, byłem dumny siebie, że to można zastosować. No i tak jakoś się toczyłem mniej więcej. Eee, a kiedy e, kiedy w ogóle trafiłeś do Polski i jak e, nauczyłeś się polskiego? E, tutaj jeszcze wydarzyło się kilka rzeczy pomiędzy. Bo e, kiedy miałem e, ile wtedy miałem? Myślę, że miałem 14 lat to ja już pomyślałam, że muszę wyjechać z tej małej wsi, bo ja tam nie mogłem się rozwijać, po prostu nie miałam możliwości, szkoła nie dała mi takich możliwości, chociażby ta matematyka, informatyka i tak dalej. A... I wtedy, jak miałam na przełomie właśnie 14-15 lat, ja skończyłam dziewiątą klasę, to jest coś, jakbym w Polsce pewnie nie jestem pewny, ale powinien gimnazjum skończyć, tak mi się wydaje. I wtedy masz do wyboru, albo idziesz na kolejne dwie klasy, albo właśnie masz takie jakbym szkołę zawodową, albo college, tak się u nas to nazywało. I ja pomyślałam, że dobra, muszę wyjechać do Mińska, do stolicy Białorusi, bo tam są znacznie większe możliwości. Tam też taka ciekawa historia się wydarzyła. Jak się przyprowadzaliśmy do tej wsi, to jechaliśmy pociągiem. Ja wtedy miałam bodajże 11 lat, i wtedy uznałam, jak to jest fajnie podróżować. I akurat, byliśmy tak dość biedną rodziną, nie mieliśmy też pieniędzy za bardzo na te bilety, więc nie mieliśmy okazji podróżować. Ale ja pomyślałem, ten maszynista, który prowadzi ten pociąg, to przecież on za darmo jeździ cały czas i podróżuje po całym świecie, no albo tam po jakichś tam większych terenach. I pomyślałem, że chyba chce być maszynistą, tak jak miałem 11 lat. <laughs> I no, ciekawsze jest to, że przypomniałem sobie o tym i najpierw próbowałem pójść do tej szkoły zawodowej, żeby być maszynistą, ale. Powiedzieli mi, że ja wtedy miałem chyba właśnie na przełomie 14-15, czyli chyba nawet 14, gdy miałem lat. Powiedzieli, że jestem za młody, muszę poczekać jeszcze rok, więc ja się na nich obraziłem, i... no, ale nie chciałem wracać do domu, bo chciałem zostać w Mińsku, bo chciałem się rozwijać, w końcu kupić sobie komputer własny. I wtedy dowiedziałem się, że na budowli okazuje się, że można w miarę fajnie się załapać i zebrać jakieś tam pierwsze pieniądze. Więc poszedłem do, poszedłem do tej szkoły takiej zawodowej studiować budowę. Właśnie skończyłem. Cztery lata tam studiowałem. Po pierwszym roku już zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze w tym w temacie, bo okazało się, że <laughs> najciekawsza no była sytuacja, że w pierwszej ani nie, nie miałem ani klientów, ani umiałem robić jeszcze pracy. Więc pomyślałem tak. Najpierw znajdę osobę, która ma klientów, znalazłem taką osobę i ona akurat chciała ode mnie 10 czy 15%, ja już teraz nie pamiętam, od całości i to było dość dużo w sumie, a później znalazłem taką osobę, która już miała doświadczenie i my razem z tą osobą chodzili i robili te remonty. Co prawda później zrozumiałem, że płacić 15% to jest za dużo, zbadałem temat jak, w jaki sposób ta osoba zdobyła klientów, okazało się, że to było bardzo łatwe. Była tam taka lokalna gazetka, trzeba było tam umieścić ogłoszenia i to już działało. I wtedy najpierw właśnie umieściłem tam ogłoszenie, później zrozumiałem, że ta osoba, która teoretycznie umiała więcej, tak naprawdę nie miała aż tak dużo, bo szybko się nauczyłem i potem zbudowałem swój, swój zespół, tak to nazwijmy, zacząłem robić remont i wtedy kupiłem swój pierwszy komputer i wtedy zacząłem zbierać pieniądze, żeby wyjechać gdzieś dalej, bo wow. wtedy jeszcze marzyłem o tym, albo trochę miałem taki mózg, Trochę, no, tak pewnie filmiki te zachodnie i takie różne inne rzeczy, więc ja marzyłam, że gdzieś tam w Stanach to jest taki raj na ziemi, albo ten świat zachodni to jest raj, no i więc pomyślałem, dobra, to w stronę zachodu, Polska jest tutaj gdzieś najbliżej, w tym kierunku <śmuszę> muszę pojechać i... Wtedy jeszcze była taka sytuacja, że, ale to nadal w sumie jest, jak nie masz 18 lat, to nie możesz wyjechać z kraju, no chyba, że z rodzicami, ale akurat moja mama mieszkała na wsi ona na pewno nie, nie chciała, nie, nie miała możliwości tak naprawdę, żeby ze mną wyjechać, bo ma swoje tam obowiązki, więc ja czekałem te swoje 18 lat, wtedy już na pewno byłem bardzo dajżałą osobą nazbierałem te pieniądze, jak doczekałem się, aha, jeszcze wtedy mieliśmy takie, taką pieczątkę w Białorusi, teraz tej pieczątki już nie ma, żeby, że zezwalałem ci wyjechać z kraju. I wtedy, jak doczekałem się 18 lat, zrobiłem sobie paszport, zrobiłem tą pieczątkę i za kilka miesięcy właściwie wyjechałem do Polski. To był najpierw Białystok. Dla mnie to było w sumie takie ciekawe przeżycie, bo okazało się, że w sumie Nadal jest to samo. Ludzie, podo podobnie wszystko wygląda, i, i trochę byłem na to rozczarowany czemuś, bo mi się wydawało, że jak przekroczę tą granicę zachodnią, to nagle będzie coś, coś takiego, że nigdy w życiu nie widziało. A okazało się, że w sumie było normalnie, czyli byli normalni ludzie, normalne problemy, normalne życie, ale potem wróciłem, i pomyślałem: no dobra, w tym kierunku nadal muszę jechać, nadal muszę myśleć. i Miałem jeszcze rok, pamiętam, że byłem na trzecim roku studiów, albo tej uczelni i przez rok zbierałem troszkę pieniędzy, też jeszcze raz wyjechałem do Polski, zrobiłem takie, taką objazdówkę większą, odwiedziłem, też zrobiłem takie dość większe kółka, była Warszawa, Kraków, Wrocław, mhm, Poznań, później, później znowu Warszawa jeszcze Lublin, a później Warszawa już do Mińska. Takie coś objechałam, No i wtedy już patrzyłem, gdzie by tutaj właśnie zostać. I wiedziałem, że chcę pójść na informatykę. No i ostatecznie wylądowałem na Agiechu w Krakowie, gdzie nadal w sumie mieszkam. Fajnie. A jak, jak sobie poradziłeś z językiem? Czy w ogóle wcześniej miałeś kontakt z językiem polskim? Przed A Przed przyjazdem do Polski? To jest też ciekawa historia, bo ja tym w ogóle się nie przejmowałem. Bo pomyślałem, że w sumie... Jakoś sobie poradzę i tak to było. Było ciężko, muszę przyznać, bo zwykle, zwykle ta migracja wygląda tak, że e, ludzie przyjeżdżają tu na rok, mają tak zwaną zróbkę i później idą na studia. Natomiast e, ja nie miałem takiej zerówki, bo to nie był jakiś program taki organizowany e, globalnie przez nie wiem, Polskę czy jakieś inne instytucje do kraju. E, to była po prostu moja chęć tu przyjechać i. I tu przyjechałam. Pamiętam, że jak mieszkałem w akademiku, bo przez kilka lat mieszkałem w akademiku, to było takie bardzo szybkie zanurzanie się w język polski. Przy czym w akademiku można bardzo łatwo się nauczyć tych słowach, które nie użyły się powiedzmy w języku formalnym. ja czasem nie wiedziałam, że tak <noise> no się tak. nie robię. To też miałam takie trochę wyzwanie, kiedy jak rozróżnić, które słowa można używać, mówiąc do osoby, na przykład nie wiem, profesora czy osoby starszej, a które nie można, ale jakoś jakoś poradziłem. Myślę, że no pier, tak, pier, pier, no pierwsze tak. semestr był dla mnie najtrudniejszy, a dla mnie było jeszcze inne wyzwanie, bo tak jak powiedziałam, ja jestem z tej takiej szkoły na wsi, które była i mimo tego, że miałam tam maksymalną ocenę, byłem najlepszy w szkole, to ten poziom był dość słaby, bo akurat... No, ja byłem otwarty na wiedzę, ale nikt nie mógł tą wiedzę wlać we mnie. I jak tu przyjechałem na giełdzie, to, to było czuć, że tu przychodzą osoby, które mają tą matematykę dość mocną. I, <grym> no i było dość ciężko. I właściwie u mnie na roku, z tego co ja pamiętam, połowa kursu wyleciała w sumie po dwóch semestrach, między innymi za matę i fizyki. I no, była było ale jakoś sobie poradziłem, więc była zabawa. Super, bardzo fajnie. A kiedy zacząłeś interesować się sztuczną inteligencją? Myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o takie tematy związane z analizą, zastanawianiem się nad różnymi rzeczami, to tym się interesuję, myślę, że od, od zawsze, od, od kiedyś sobie pamiętam, zawsze na przykład jak wracałam ze szkoły, myślałam o czymś, a czemu się dzieje tak, a czemu to jest nie inaczej. Natomiast mniej więcej myślę, że 5 lat temu odkryłem dla siebie, że jest takie coś jak uczenie maszynowe i rzeczy, które ja sobie kiedyś tam w głowie wymyślałem, jakieś takie drzewa no, decyzyjne, okazuje się, że ktoś spędził swoje życie, a właściwie grupa ludzi i zna zrobili znacznie więcej. Dla mnie to było takie wow. Ja tu sobie myślę o czymś, a tutaj okazuje się, że jest skarb przed oczami. Musisz tylko tego się nauczyć. I mniej więcej 5 lat temu zacząłem tak bardzo aktywnie wchodzić w te tematy. Co prawda też miałem dość mocne zderzenie ze ścianą, bo cała informacja, która była wtedy dostępna, ona była taka sucha matematyka. I najpierw długo się męczysz, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, a później długo się męczysz, żeby zrozumieć, po co to zrozumiałeś. <grych> no i tak, no, tak to nie wiem, co było. E, no i jakby trafiłeś wtedy na to, na ten machine learning e, i, i jak właśnie mówisz, że jest, było ciężko przebić się przez tą matematykę, nie było praktycznych przykładów. Jak ci się udało przebić przez, przez te początkowe stadia nauki? Uczenia maszynowego. Ja myślę, że trochę wytrwałość mi to pomogła, bo w sumie trochę mi tego jest w gdzieś tam w środku. I myślę, że entuzjazm mi to bardzo inspirowało i odczułem, ja że to tak naprawdę jest łatwiej niż się wydaje, tylko ja chyba robię coś złe. Podchodzę ze swojej strony. No i próbowałem na różne sposoby. Też było to nie było tak, że takich hero, taki super bohater wszedł i od razu wszystko zrozumiał. Wiele no tak. wiele razy poddawałem my się myślałem, nie, to nie dla mnie, to jest bez sensu, to jest zbyt skomplikowane żeby ale gdzieś tam po jakimś tam czasie, nie wiem, po, po tygodniu, jak od, odpośliesz sobie. No nie, no to jest ciekawe, no to wróćmy, spróbujmy z drugiej strony, znajdźmy inną książkę, spróbujmy inny przykład. No i tak jakoś, po mało, to doszło do przodu. Tak, zło, złożyłeś jakby z klocków. Tutaj trochę matematyki, trochę przykładów. To jest chyba najlepsza droga. A powiedz, czy obecnie cały czas jakby uczysz się dalej w, w tym temacie? O, to jest dobre pytanie. Tutaj ja powiem, że ja powiedziałem, że jestem programistą i myślę, że już ponad e, pewnie 10 tam trochę nawet więcej lat mam takie komercyjne doświadczenie i ja pamiętam, że zawsze taki problem, który miałem, to, że dość szybko osiągałem taki pewien sufit. Wiadomo, nie byłem może super ekspertem w którymś tam języku, ale czułem, że ta krzywa uczenie się nagle mi tak się wypłaszcza. I wtedy na przykład, i w ogóle zaczynałem kiedyś tam dawno od PHP, HTML-ów, później były trochę administracje serwerami, przede wszystkim Ubuntu, gdzieś tam Python mi się przywino, potem pomyślałam, o nic totalnie nie wiem o C-Sharpie, wiem, że w tym temacie boguś działasz albo działałeś, tak, to, tak, to tak. wkroczyłem ten świat do NETA, spędziłam tam ponad półtora roku, myślę, że no trochę więcej wiele rzeczy ciekawych się nauczyłem, ale potem pomyślałem, no dobra, chyba już wiem mniej więcej o co tu chodzi. Później też jeszcze pracowałem z Ruby, Ruby on Rails i też ten świat poznałem. I to jest teraz, szczerze mówiąc, bardzo z tego się cieszę, bo w tej chwili jestem w stanie się porozumieć z każdym z tych, z tej grupy i z Ruby, i z C Sharpem, mm -hmm, i mm -hmm. z Java, i z Pythonem, i z PHP, bo wszędzie gdzieś tam byłem. Ale zawsze czułem, że tak krzywe uczenie się jest tak dość szybko się wypłasza. Ale jak do uczenia maszynowego, to czym bardziej tu siedzę, tym bardziej rozumiem, że ta krzywa chyba nigdy się nie wypłaszy. bo tego jest tak dużo, ten temat jest tak skomplikowany, że chyba zostanę tu już na zawsze. No mniej więcej tak to wygląda, więc ciągle się uczy, tak. Pytanie było o tym. A czy masz jakiś konkretny cel, do którego dążysz w temacie sztucznej inteligencji, że na przykład za 5-10 lat chciałbyś być w jakimś miejscu albo coś osiągnąć? Tak, cel mam, tylko ten cel jest, myślę, że znacznie większy, właściwie nie wiem, czy starszy mi życie, też w sumie pozwolę, żeby o nim na razie nie mówić na głos, bo jeszcze jest bardziej wizjonerskie niż takie konkretne, ale takie bardziej taktyczne to też są cele, no, przede wszystkim pomagam innym wejść do tego tematu i pokazuję, że to nie jest takie skomplikowane. Realizuję kilka innych projektów i myślę, że chciałbym, bo właśnie to, co robię, to jest tak, że przykładam się nie tylko do rozwiązania technicznego, że tutaj właśnie jest rozwiązanie, to działa, tylko próbuję to zastosować w takich obszarach żeby pomóc innym, bo tutaj nie ukrywajmy, a, a teraz dostaję dużo różnych zapytań od różnych ludzi, ale cały czas to zapytanie filtruje, czy to rozwiązanie na pewno będzie pomocne dla ludzi, czy to jest taka manipulacja, no bo uczenie maszynowe jest super narzędziem, żeby manipulować i, i wydaje mi się, że mam też taką jakąś świadomość, nie wiem sobie skąd to przyszło, ale tak mi jakoś przyszło, że fajnie oprócz tych technicznych umiejętności gdzieś też promować tą etyczną część, że stosujmy uczenie maszynowe, żeby pomagać, a nie żeby krzywdzić albo kogoś oszukiwać i tak dalej. Więc to jest tak w skrócie taki taktyczny cel dookoła, który ja wykonuję. A co, a co rozumiesz przez to, że można oszukiwać kogoś przez uczenie maszynowe? No to zależy, ale na przykład jeśli chodzi o manipulacje, może no taki przykład podam. Mhm, A, są takie placówki, jakieś kredyty chwilówki i podobne. Oni mają super dane, bo zbierają te dane od dawna i potrafią te kredyty dawać ludziom, no zwykle biednym ludziom, bo mają takie aha. mniejsze kredyty. No i teraz taki algorytm będzie w stanie pomóc im. Powiedzieć, która osoba prawdopodobnie chce wziąć kolejny kredyt. I z punktu widzenia technicznego da się to zrobić. Nawet jest całkiem ciekawe zadanie, bo mają dane, te dane są w miarę czyste, ale z punktu widzenia etycznego to zadanie takie jest słabe, no bo tak naprawdę. Pomagasz komuś, zadłużyć się innym, no, i ludzie te w końcu tracą. No, ja wierzę, że takie działania tak czy wrócą też do osoby, która to realizuje, bo to też nie chodzi o to, że no, mi kazali to zrobić. No bo również dobrze można powiedzieć, że Hitler mi kazał strzelać, no ale tak słabe to jest podejście. E. No tak, no mhm. tak. E, Okej, okay, dzięki. E, chciałem Cię zapytać o te podróże, bo wiem, że się interesujesz podróżami. E, i masz może jakieś najciekawsze miejsca, które odwiedziłeś, które możesz polecić? Podróże, tak. Jest taki temat dla mnie bardzo i to bardzo ciekawy. Zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy dziecka, to cały czas próbowaliśmy gdzieś się wybierać. Teraz też próbujemy. Czasem się mówi, że z dzieckiem się nie da, jednak się da, tylko no, faktycznie są pewne wyzwania. Z takich miejsc, ja w sumie nie byłem w jakichś takich super egzotycznych miejscach, gdzieś tam w Azji, tam mam plan wybierać się e, w najbliższej przyszłości, z takich polecam, miejsc... Polecam, polecam. Właśnie pamiętam, <laughs> gdzieś tam wspomniałeś, że były trzy miesiące, myślę, że to jest całkiem fajna przygoda. Myślę, że warto takie rzeczy przeżyć w życiu. Co prawda też fajnie to powiedziałeś, że akurat ty nie miałeś dziecka, bo teraz z jednej strony tak z tak. setem pojechać, ale jak masz małe dziecko, bo ja mam dwo, dwa lata synek, dwa i pół, się, więc mhm. trochę starszy niż twoja córeczka, ale no, nadal jest jeszcze małe, więc trochę się obawiasz, a co jeśli coś tam, coś tam i tak dalej, i tak dalej, więc to jest takie ograniczenie. Ale z takich, o na przykład ostatnio byłem w Emiratach, i w Dubajach, i w Abu Dhabi. I szczerze mówiąc, mm -hmm. zrobiło na to mnie wrażenie ten kraj. Wiem, że on często kojarzy się trochę tak negatywnie, że właśnie te Arabie coś tam na pieniądzach zjedzą, ale jak tam patrzyłem dookoła, to byłem zaskoczony, jak oni mądrze te pieniądze wykorzystują. Bo z jednej strony, okej, okay, mieli trochę farta mieli tę ropę, w sumie nadal już mają, ale z tego, co oglądałem i też czytałem na ten temat, to te wszystkie pieniądze, które tam się kręcą, to też nie chodzi już o tą ropę. Ta ropa chyba jest tylko jedna trzecia, może nawet gdzieś tam w tych e, e, granicach, jeżeli chodzi o te obroty kraju. Oni między innymi tak. zainwestowali w nieruchomość. To jest genialny pomysł. Masz pustynię, masz super przestrzeń, duże miejsce. No i budujesz tam drapaczych chmur, takie bardzo wysokie. Tam na przykład w Dubajach jest taka dzielnica, nazywa się Marina Dubaja. I to jest takie duże miejsce, gdzie jest dużo, dużo budynków. I potem robisz taki supermarketing, PR, reklamy, że Dubaj to jest super miejsce, żeby kupić sobie mieszkanie. No i ludzie kupują. No i teraz na pustym miejscu tyle budynku zostało wybudowane, tyle tych mieszkań tam się pojawiło. No i sprzedaje się. No i tak, to jest jeden z przykładów, który oni realizują. No albo to, że mają... E, to jest miejsce, w którym, jak to tam się było, że wzięli samolot, mniej więcej takiej oryginalnej wielkości i cały go obłożyli kwiatami. I to jest największa właśnie taka ozdoba, dekoracja z żyłych kwiatów. Tylko fajnie, ale to jest pustynie, więc w pustyni jest największa dekoracja z kwiatów. Fajnie to brzmi. Ale to bardziej mnie doprowadziło do myśli, że zastanawiałem się nad tym, że tak naprawdę człowiek może zrealizować wszystko, co chce. Co prawda, oczywiście, warto pytać po co to robić, no bo jeżeli tylko po to, żeby się pochwalić, to inna sprawa, ale ja myślałem pod innym kontekstem. Jak często nam się wydaje, że czegoś nie możemy, a z drugiej strony, a skąd nam się tak wydaje? Tak naprawdę możemy wszystko, tylko musimy sobie na to pozwolić. Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, co ci dają podróże? Masz, dają ci jakby jakiś, jakieś, mają jakieś takie plusy dla, dla twojego rozwoju wewnętrznego? Tak, to przede wszystkim właśnie dlatego i podróżuję. Właśnie każdy podróż to jest taki e, kolejny jakiś tam krok w rozwoju, obserwacja, jak inni ludzie żyją, jak się zachowują. Na przykład Stany Zjednoczone. Ja pamiętam e, rok 2012, tuż przed końcem świata, obiecali, a właśnie myślałem, że muszę, muszę tam pojechać, bo jak koniec świata, to nie zobaczę Stanów, a tak wtedy marzyłem <laughs> o tym. I to było akurat w grudniu, więc tuż przed końcem świata <laughs> odwiedziłem Stany. I też pojechałem oczywiście do Doliny Krzymowej, bo wtedy marzyłem, że to jest chyba super jakieś takie rajskie miejsce, muszę go zobaczyć. No właśnie. I, i byłem trochę roz, rozczarowany po raz kolejny, podobnie jak te Polski przyjechałem, bo przyjechałem tam i na przykład Mountain View, czyli tam, gdzie Google sobie siedzi, I to jest takie małe miasteczko, w które no, jest po prostu mało, nic się nie dzieje, samochody, ludzie. ма там жадныхні сай fictionш нема nic пая залікова пра же даліні no dobш зналяза нашкод уліцы, który наzyвася Google Drive і ну і ты мне венцы і на Potem siedziałam i myślałam, no dobra, ale czekaj się spodziewałam? No w sumie nie wiem, czego się spodziewałam, ale, ale spodziewałam się czegoś więcej niż zwykłe, zwykłe miasteczka. I, I to mnie tak kolejny raz otworzyło oczy, że ty patrzysz tak na świat bardziej rzeczywisty, jak to jest. Nie próbujesz sobie wymyśleć czegoś, czego nie ma, tylko widzisz jak to jest. I też widzisz na przykład tutaj na przykład w Dalinie krzymało te mało się mówi, dla osób, które ktoś tutaj mnie... jakiś samochód jakiś raz. osкт миšшканов в damek шаmoовой тоне visoтымец tam jest problem с korками танк. Tam te korki są gigantyczne, mimo tego, że drogi są dość szerokie też całkiem fajne, ale te korki są takie dość, dość ogromne. I jeżeli je, jedziesz do pracy tak, nie wiem, o ósmej mniej więcej i wracasz tam czwarte, piąte, no to nieźle trzeba tam się postarać. I ja wtedy pomyślałem, no z jednej strony fajnie tam mieszkać, ale tak właśnie codziennie jeździć takim samochodem i stać w korkach, no już niekoniecznie. I tutaj już też zaczynasz widzieć te plusy i minusy, czyli wszędzie jest i zalety, i wady, to trzeba jakoś tam zrównoważyć. Też tak, bardzo, tak. bardzo fajnie mi pomaga zrozumieć, że ludzie tak naprawdę są podobne, mimo tego, że mają właśnie te różne podejścia do życia, jakieś tam narodowości słowa, jakieś swoje kultury i tak dalej. To jak porozmawiasz z takim człowiekiem o czymś takim, takim wartościowym, co to jest szczęście dla Ciebie, czy, czy, czy jesteś szczęśliwy i tak dalej. To rozumiesz, że te osoby mają w sumie podobne problemy albo podobne wyzwania, albo podobne marzenie. No, każdy e, chce mieć rodzinę i właśnie dzieci, to jest ten najmniejszy mieszanicznie, nieważne, gdzie jesteś w Stanach, w Polsce, e, nie wiem, w Rosji, w Azji i tak dalej. Wiadomo, e, tam są różne uwagi, na przykład w świecie zachodnim akurat rodzina e, no, niby jest ważna, tak się mówi, ale faktycznie trochę straciła tę wartość niestety ale no nadal jest jakby takie wspólne elementy, które nas ludzi łączą. I to mnie inspiruje, że mimo tego, że politycy cały czas się gdzieś tam kłócą, mówią, kto jest dzisiaj wrogiem, kto, jest, kto będzie jutrem wrogiem, to ludzie są tak naprawdę ludźmi i zawsze może znaleźć język. Też pamiętam, że jak przyjechałem do Stanów, to wtedy mój angielski był taki słaby, prawie że zyrowy, ale poznałem kilka ciekawych osób i w jaki sposób my się komunikowaliśmy i to było takie fascynujące, że nie znaczy, pamiętam na przykład taki przypadek, e, przyjechaliśmy, to był gdzieś obok Los Angeles i e, był taki hostel, czy tam motyl jakiś, żeby zanocować i ja pamiętam, stoję w kolejce, żeby tam dostać te kluczyki do, do pokoju i tak stoję i tak sobie przypominam, że gdzieś tam nauczycielka angielskiego zawsze poprawiała mu to na angielski, że coś tam niedobrze mówię i coś tam myślę, że jak teraz źle powiem, to ta osoba pewnie się nie wiem, jakoś skrzywię swoją minę i tak dalej. I powiedziałam oczywiście źle, ale ta osoba w ogóle się nie przyjęła. On po prostu dał mi te klucze, wziął pieniądze i tyle. I dla mnie to otworzyło oczy, bo w szkole zwykle taka nauczycielka non-stop ci poprawia ten język i mówi, że jesteś zły, bo akurat to słowo nie tak powiedziałeś, zamiast tego, żeby się skupić na takiej praktycznej rozmowie, a ten człowiek po drugiej stronie po prostu usłyszał to, co chciał usłyszeć, że ja potrzebuję ten jeden pokój i ten, że angielski był jakiś krzywy, nie krzywy, dla niego było wszystko jedno, on dał mi klucz i wykonał swoją pracę. I dla mnie było wtedy zrozumiałe, że... W naszym życiu chodzi o coś innego niż być idealnym. Chodzi o to, żeby dać się porozumieć, albo dostarczyć tę wartość, albo ten komunikat, który jest najważniejszy. I Nawet jeżeli popełniasz błędy, to to wcale nie jest takie ważne. Oczywiście trzeba się uczyć, starać się być lepszym i tak dalej, ale to chodzi o coś innego niż taka teoretyczność, idealność itd. i tak dalej. I takie rzeczy właśnie uczy się w podróży. Takich historii w sumie jest sporo, mogę opowiadać różne historie, ale każdy raz gdzieś tam coś nowego dla siebie znajduję. Super, no tak, podróże na pewno są niesamowicie rozwijającą rzeczą, no ale wracając do naszego dzisiejszego głównego tematu, czyli sztucznej inteligencji, chciałbym się zapytać, mówiliśmy o uczeniu maszynowym, czy uczenie maszynowe jest jedynym obecnie sposobem osiągnięcia sztucznej inteligencji? Są inne próby, różne próby, tylko te próby jak na razie są dość takie słabe, a druga rzecz, że dość często oni też pokrywają się z tym, co robi uczenie maszynowe. I w tej chwili możemy powiedzieć tak, że uczenie maszynowe to jest właśnie sposób realizacji tej inteligencji na ile na, na potrafimy. Co prawda to też jest dość ograniczony No zobaczymy jak to będzie się rozwijało, bo jak na razie rozwija się dużymi krokami. Mhm. A jakieś inne, mówisz, że są inne rzeczy, a możesz coś przytoczyć, jakiś przykład, co poza uczeniem maszynowym? To gdzieś tam na krawędzi związane ze statystyką, na przykład jest taka rozmyta logika takiej rzeczy, ale mhm. no niby to jest coś innego, ale tak naprawdę to gdzieś tam też można połączyć z tym uczeniem maszynowym, a poza tym ta rozmyta logika taka sama w sobie oddzielona od tych technik, które... Zostało wprowadzone uczenie maszynowe, to też nie ma większego sensu, bo też to chodzi przede wszystkim, co jest fanego w uczeniu maszynowym, bo tutaj pojawiły się elementy oprócz statystyki i dużo danych, to też programowanie. I przez to, że różne klockie kody się pojawiają, to trochę inaczej podchodzimy do problemu. Ja zwykle na przykład mówię, jaka jest różnica pomiędzy statystyką i uczeniem maszynowym, albo. Pomiędzy osobami, które zajmują się statystyką i uczeniem maszynowym. Więc w skrócie to jest tak, tak bardzo upraszczając. W statystyce, zwykle, jak robisz jakieś badania, to najpierw musisz wybrać jakieś e, znane nazwiska Gaussa, jeszcze jakieś inne i powiedzieć, że zgodnie z Gaussem ten rozkład bla, 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 tabelka taka i taka, i dlatego wynik jest taki i taki. W uczeniu maszynowym jest trochę inaczej. Nie próbujesz się bronić przez jakieś zwa, znane nazwiska, po prostu weryfikujesz. E, Stosując różne pomysły, i potem patrzysz, który pomysł działa najlepiej. Oczywiście w większości przypadków nie rozumiesz, dlaczego to, to działa, ale to też całkiem akceptujesz, i mówisz, że OK, ja nie muszę tego rozumieć, ale to podejście działa najlepiej. Więc uczenie maszynowe ma trochę inny sposób rozwiązania problemu, że bardziej skupiamy się na tym, żeby problem rozwiązać, i mniej na tym, żeby zrozumieć, jak to działa pod spodem. Statystycy na przykład. Bardziej się skupię na tym, żeby najpierw powiedzieć, że to powinny być tak i tak, a ewentualnie potem gdzieś tam odpalić te wzory, algorytmy itd. I jakie są stopnie rozwoju sztucznej inteligencji i, i gdzie my obecnie jesteśmy z naszą, z naszą wiedzą? Tutaj możemy powiedzieć, że generalnie różne sposoby to możemy dzielić. Kiedyś tam się przejęła, kilka lat temu była taka konferencja, i przyjęły się, po prostu zapytali ludzi, takich ekspertów, było tam ponad 100 osób, tak mi się wydaje, mniej więcej. Zapytali ich, kiedy osiągniemy poszczególne szczeble. Więc najpierw może, jakie są szczeble. Więc co najmniej ich jest trzy. Taka wąska inteligencja, ogólna inteligencja i superinteligencja. Wąska inteligencja oznacza, że Komputer albo ten model jest lepszy niż człowiek w konkretnym zadaniu, no, na przykład w szachach, w go, w arcabu itd. Taka ogólna inteligencja oznacza, że komputer jest dorównywalny do człowieka. To oznacza, że może z nim i pogadać na jakiś temat, niekoniecznie techniczny. Możesz i również polecić mu nie wiem, taki temat jak inwestycja, ale też zapytać, jakie kwiaty na przykład podarować dzisiaj żonie, bo coś tam, coś tam. Takie tematy już można z nim toczyć. No i superinteligencja mówi się, że to jest poziom, kiedy maszyna jest lepsza niż człowiek, no albo lepsza niż wszyscy ludzie wspólnie albo razem wziętymi. Mm -hmm, mm -hmm. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy teraz na pierwszym poziomie, no bo ewidentnie są pewne zadania, które maszyny robią lepiej. Pewnie taki bardzo słynny przykład, który gdzieś tam się uszy cały czas, to jest AlphaGo, to jest taki model, który gra w Go, no i wygrał najpierw a później kolejną osobę. W sumie Lisiedola nie był to numer 1, tylko raczej numer 4 I w maju zeszłego roku, czyli 2017 AlphaGo wygrała najbardziej e, mocnego zawodnika na ziemię, no i wtedy powiedzieli, że AlphaGo idzie na emerytury, bo tak naprawdę nie ma co tutaj robić, nie ma z kim grać. I później w październiku albo we wrześniu mniej więcej, 2017, e, pojawiła się zera AlphaGo, która nauczyła się od AlphaGo, tylko ciekawostka jest taka, że pierwsza pierwsze nauczyły się znacznie szybciej, też potrzebowała znacznie mniej zasobów, no i też potem wygrała to AlphaGo, czyli teraz możemy stwierdzić, że my jako ludzie możemy tylko obserwować jak Go, AlphaGo, znaczy jedna maszyna walczy z drugą maszyną, no i tak się nakręcają nawzajem. Są też inne przykłady, chociażby taki konkurs ImageNet i ten konkurs polega na tym, że są zdjęcia, na tych zdjęciach coś jest przedstawione, no i trzeba powiedzieć właśnie co tam jest, jakieś klasy. I okazuje się, że w roku 2015, czyli to już 3 lata temu, Microsoft, to był chiński oddział, to oni zbudowali taką sieć, która dla pewnych poszczególnych klas robiła lepszą predykcję niż ludzie. Z tego co pamiętam poziom ludzki był rzędu 95 plus minus tam 0,5% czy procent taka dokładność była, a, mm -hmm. a oni akurat zrobili chyba 3% błędu, więc 97, coś, coś w tym. W każdym razie kilka procent było, 1 czy 2% było, było lepiej. Są inne przypadki, gdzie maszyny są lepsze i tutaj nie ma co się dziwić, tak naprawdę myślę, że w najbliższym czasie ta największa rewolucja właśnie będzie w tych poszczególnych punktach. Natomiast... No, można, po... mm -hmm. no, 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 można powiedzieć, że już nawet taki kalkulator był pewnego rodzaju tą wąską sztuczną inteligencją, no bo liczył zdecydowanie lepiej niż człowiek. No to tak ładnie. Albo ten Excel to jeszcze trochę krok dalej, więc tutaj... No właśnie. Tak jest. To już magia dla Ciebie była kiedyś. <noise> tak. Dla mnie to już było sztuczna inteligencja w ten i myślę, że tutaj każdy się zgodzi, że maszyny, jeżeli chodzi o liczby, a zwłaszcza jeżeli mówimy o dużej ilości liczb, to maszyna zawsze będzie lepsza, tutaj nie ma, nie ma co ukrywać. Chociaż z gołu tam była też taka ciekawostka, że sama gra jest taka nieoczywista, jeżeli chodzi o zliczanie punktów. To znaczy, że jeżeli w środku gry zapytasz, kto teraz wygrywa, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I każda osoba powie, no wydaje mi się, że ten albo tamten. No to jest trochę nieprzyjemna sytuacja, bo jeżeli mówimy o szachach, to tam jest znacznie łatwiej powiedzieć, kto teraz wygrywa. No przynajmniej zliczyć e, kto, kto co ma, jeżeli ktoś ma trochę więcej, tam zależności też od wag, no to można to zliczyć w punktach. W Go takie rzeczy nie można było zrobić i oni dlatego zbudowali tak naprawdę dwie sieci i pierwsza sieć robiła tą magię intuicyjną, że patrząc na ten stan, który jest, Mówiła, jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra biały albo czarny. No, Kolor białe biały albo czarny. I druga z e, robiła to, że podpowiadała, e, z jakim prawdopodobieństwem e, trzeba iść w ten czy w drugi kierunek. Tak. E, a ta, no mówiliśmy o tym, że jeszcze m, po AlphaGo e, DeepMind, czyli firma odpowiedzialna za, za ten algorytm, stworzyła AlphaGo 0 który, co jest tutaj interesującą rzeczą, poza tymi rzeczami, które, które wymieniłeś, że nauczyła się szybciej, pokonała ten pierwszy algorytm we wszystkich, we wszystkich grach, korzystała z mniejszej mocy obliczeniowej, to istotna informacja tutaj jest taka, że... Pierwszy algorytm miał do dyspozycji ileś tam setek tysięcy gier profesjonalnych, przeprowadzonych przez ludzi, jakby na tej podstawie się, się zaczął uczyć. A ta druga wersja, zero, uczyła się de facto sama od siebie, tak? Grając miliony razy sama ze sobą, nie znając żadnych jakby profesjonalnych ruchów, technik, strategii, tak? Tylko jakby metodą prób i błędów. I. Okazuje się, że wersja, która nie miała dostępu do tych setek tysięcy profesjonalnych gier, była lepsza od tej wersji, która uczyła się jakby na, na tym, co ludzie przez tysiące lat, odkąd ta gra istnieje, stworzyli. To jest bardzo ciekawe. Tak, zgadza się. Właśnie teoretycznie Go istnieje chyba około 4000 lat, ale tam kto wie, nie wiadomo jak to zliczyć. Ale dokładnie, AlphaGo Zero 0 uczyło się totalnie od zera, czyli najpierw robiło losowe ruchy, no i miało tam pewne kary. E, oczywiście to są jakieś wagi, <grym> nie fizyczne kary, bo jak to można. Po... No i w ten sposób się nauczyło. A jeszcze pozwolę sobie wrócić do Twojego pytania, bo nie odpowiedziałam w całości, mm -hmm, więc odpowiedziałam o tej wąskiej e, inteligencji, już, już tam jesteśmy. E, ten drugi poziom, czyli ta ogólna inteligencja, mówi się, że w roku 2040. To ma osiągnąć, no i Superinteligencja 2060, chociaż tutaj mi podoba się trochę inne publikacje, które pojawiły się bodaj, rok czy może nawet dwa lata temu zrobiono wspólnie z Oxfordem i taki, taki instytut, nazywa się jakoś przyszłość ludzi, ludzkości, coś takiego. Future of Humanity Institute, chyba jakoś tak to się nazywa. I oni, tam bardzo fajna publikacja, możemy to gdzieś tam do notatków za, załączyć, ale tak w skrócie powiem, mm. że tam szacowało się, jak, jak to się robi zwykle, pyta się ludzi czyli tych ekspertów na konferencjach, też tam było trochę tych ludzi, myślę, że ponad 100, tam warto sprawdzić, ale jest zwykle mniej więcej tyle. tam ich Chyba na tym przypadku było jeszcze więcej, bo to było nie tylko na konferencjach, tylko wysyłali to gdzieś, ale to lepiej sprawdzić. Ale ciekawe są wyniki. Tam na przykład oni powiedzieli, no dobra, nie będziemy teraz mówić tak zbyt jakoś ogólnione, skupmy się lepiej na konkretnych zadaniach, no na przykład tłumaczenia tekstu i uważa się, że w roku 2024 maszyna będzie lepsza niż komputer, więc jak ktoś chce zostać jakimś tam tłumaczem, to warto się zastanowić, albo na przykład w pisaniu esejach w roku 2026, albo... Coś ciekawszego, e, pisanie tych najlepiej sprzedających się książek, 2049 czy tam 50, no mniej więcej <noise> tak. Ciekawe. <noise> Zastanawiam się, czy to trochę nie straci e, takiego romantyzmu, tak? No jeżeli będzie to pisała maszyna, no chyba, że nie będziemy wiedzieli i faktycznie nie będzie się dało odróżnić tego, że, e, że to stworzyła maszyna, a nie człowiek. Było no takie... To już takie... Mhm. Były takie robione różne eksperymenty, kiedy nikt nie, nie, nie zgłaszał, że to było napisane przez maszynę. I to był jakiś konkurs w Japonii i właśnie gdzieś tam w środku zajęło miejsce, bo wydawało się, że to było w miarę sensowne. Też słyszałam o jakiejś publikacji naukowej, które była wygenerowana w ten sposób, bo też gdzieś tam przeszła pewne filtry i została opublikowana w takim magazynie. Też taka ciekawostka, tutaj warto powiedzieć, w tej publikacji to było wspomniane, no i ogólnie tak to widać, że naukowcy z Chin są bardziej optymistyczni czemuś. To znaczy, że jak ich pytasz o jakieś tam zdarzenie, kiedy mają nastąpić, to niezwykle mówią tak 5, 10, czasem 20 lat wcześniej niż inni, na przykład naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. No i to jest taka ciekawa sprawa, czemu... Czy oni są tacy w różowych okularach, czy mają jakąś tam swoje plany i swoje jakieś tam realizacje? Dziś tam nagrywam też odcinek, jeżeli chodzi o Chiny, i Chiny naprawdę teraz robią wrażenie, jeżeli chodzi o rozwój w tym temacie. I to nawet, to nawet nie jest aż na tyle optymistyczny też, bo tak naprawdę nie wiadomo dokąd dążą, i też wiadomo, że Wcale nie mają żadnych hamulców, po prostu brną do przodu i inwestuje w wszystko, co potrafi, Ona inwestuje bardzo duże kwoty i też mają bardzo duże ambicje. W 20 którymś tam roku chcą on się stać numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. No, Chiny są na pewno potężnym graczem. Zalinkujemy do Twojego odcinka. Jak ktoś będzie chciał więcej informacji, to sobie posłuchał Ciebie w podcaście. A chciałbym Cię zapytać. O takie różne ciekawe przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w realnym świecie. Czy to w biznesie, czy, czy w innych dziedzinach życia? Także przykładów jest dość, dość sporo. No, tak e, myślę, że zacznę, ale myślę, że nie wszyscy akurat to znają, więc zacznę może z takich trochę znanych, a potem może powiem kilka mniej znanych. O, na przykład mhm, e, DeepMind e, e, to jest ta właśnie jednostka Google'owa to oni zaimplementowali taki deep learningowy model, czyli te sieci neuronowe i problem, który mieli, to dużo serwerów, trzeba jakoś te serwery chłodzić i zarządzać tym systemem nie jest aż tak proste. Oczywiście ludzie próbowali podejść do tego tematu na różne sposoby, próbowali optymalizować ten proces, ale okazało się, że ten model jest w stanie zrobić to znacznie lepiej i tam ewidentnie w tym artykule, który pokazywali, że miejsce, gdzie algorytm włącza się i się włącza, to ewidentnie widać, że działa bardziej optymalnie. I podobnie oszacowali, że udało się oszczędzić 40% energii, więc dla skali Google to są gigantyczne kwoty. Taki kolejny przykład: Netflix w Polsce jest coraz bardziej popularny. To już jakiś tam czas temu. Była taka informacja, że dzięki systemu rekomendacji, który mają, czyli te filmy, które rekomendują, udało się im oszczędzić 1 miliard dolarów i polegało to na tym, że po prostu człowiek chce kontynuować subskrypcję. Nie wiem dokładnie, jak to zostało wyliczone, ale to jest informacja taka oficjalna, czyli rocznie oszczędzają miliard dolarów, przy czym to było jeszcze jakiś tam czas temu, więc podejrzewam, że teraz to są jeszcze większe oszczędności. Kolejny przykład z Paypala. Oni tam w ogóle różne rzeczy robią. Teraz powiem tylko jeden. Walka na przykład z oszustwami. I im się udało zredukować z 1,3% do 0,3, czyli 1%. Ale na ich skali ten 1% oszustw to było mniej więcej rzędu 2 miliardów dolarów. Więc całkiem duże, duże kwoty. Kilka takich może mniej oczywistych przykładów. Ale też da się takie rzeczy robić. Są na przykład schody ruchome. No i te schody, co jakiś czas się psują. Pewnie każdy z nas co jakiś czas widzi, że kolejny są remonty, zwłaszcza jeżeli są gdzieś tam w otwartym miejscu, gdzie nie ma dachu, że tam spada, też albo śnieg. Mhm. I okazuje się, że przed tym psuciem Uda się wykryć ten odpowiedni dźwięk. Tu nie chodzi o taki dźwięk, może aż że każdy zrozumie, tylko chodzi o to, że ten dźwięk brzmi trochę inaczej. To podobnie jak pewnie każdy z nas gdzieś tam słyszę, albo kolega, albo kolego kolegi mówią, że słyszę, że twój silnik działa jakoś dziwnie, jeżeli chodzi o samochód, więc to, to jest podobnie, czyli czasem da się wykryć, że dźwięk, który teraz jest, nie jest naturalny. No teraz to, co chłopaki robią, to jest taki startup w Czechach, to oni konwertują ten dźwięk najpierw do obrazu takich spektogramów, no i później te spektogramy analizują, no jeżeli słyszą, że coś się dzieje dziwnego, znaczy wykrywają te wzorce, Wysyłałem ten sygnał do odpowiednich służb. Te służby przyjrzały jeszcze przed tym momentem, kiedy to się popsuło, no i w ten sposób e, naprawia się takie rzeczy. Oni teraz w ogóle się skupili na nie tylko tych, bo schody ruchome, z tego się zaczęło wszystko, ale teraz skupili się na takich różnych silnikach w przemyśle i całkiem, ciekawe, całkiem ciekawe. ciekawym to idzie. E, nie wiem, czy jeszcze chcesz, bo powiem jeszcze, sporo mam przykładów, ale nie wiem, czy <śmiech> mogę <śmiech> mówić. <śmiech> nie wiem, czy mam e... czasu. Jasne, jasne. No to rzuć jeszcze, jeszcze dwa. Niech będą. Dobra, to może rzucę taki jeden, no może biznesowy. No na przykład jest taka służba ubezpieczeniowa, która no zajmuje się tym, że jak będzie jakaś służba, to trzeba by jakąś tam kwotę ubezpieczenia, jakieś tam wysokości. No i zwykle ten proces jest taki żmudny, zajmuje pewnie tygodnie, może nawet jeszcze więcej. і no то co то такі проект в стан на Хоста не реалізуем. Я так жеє информация podставова же така особа в такim стане такі векты, особы які тама o самоході oча і так так так. То szyкі informa ще збираю до купy і поźniej вправі же натих м' уже firmaрмає стане повевечок, ta особа мо достаć такі так odшкодавання. No bo jej należy. No i teraz, zamiast tego, żeby czekać przez 2-3 tygodnie, no to osoba dostaje tę informację prawie że natychmiast i wszyscy są zadowoleni. A takich przykładów też jest sporo, ale teraz, może na końcu, taki przykład, który mi osobiście bardzo się podoba. Właściwie tam one są trochę powiązane. Przykład związany z medycyną. I zwykle tu przytaczam takie przykłady, albo analiza kardiagramy serca, czyli są te właśnie takie wykrywania anomalii, kiedy serduszka działa gorzej lub normalnie, jeżeli nie gorzej, to jakieś tak. tam informacje się pojawiają, albo na przykład radiologia, czyli analiza zdjęć rentgenowskich, no i w tym konkretnym zastosowaniu była wzięta analiza płuc, czy jest zapalenie płuc, czy nie ma, i okazało się, że w obu przypadkach udało się osiągnąć poziom dorównywalny do lekarza, Chociaż tam była też dyskusja, czy te przypadki, które były, nie były zbyt trywialne. Tego akurat nie wiem, bo to nie są udostępnione przypadki. Ale zakładam, że to już było zrobione, bo to było robione na Stanfordzie, zrobione całkiem ciekawie. Ja na przykład ostatnio czytałam, nie tak dawno, jakoś tam, jakieś tam czas temu, Google zrobił taki projekt, realizując, to była taka współpraca nie tylko Google z różnymi uczelniami. Że jak człowiek przyjeżdża do szpitalu, to nie robią predykty, czy ten człowiek przeżyje w najbliższy dzień, najbliższe dwa dni, albo tam jeszcze jakiś okres. No i po co to robią? Bo tak naprawdę często było tak, że ten człowiek w ogóle nie dostał żadnej pomocy, to teraz już wiadomo, że ten człowiek nie przeżyje. Jak tam nie przyjdziesz teraz, to on nie no przeżyje. I, I to jest taka wartość, <laughs> że no kurczę, to jest fajne. Faktycznie, że tak to pójdzie, bo czytałem tę publikację i wygląda to całkiem fajnie. Tam było, po pierwsze, robili tą predykcję lepiej niż lekarze, no bo lekarze też. Tak, powiedzmy, robią tą predykcję. No bo też próbuję to oszacować, czy ten człowiek czuje się lepiej czy gorzej, ale okazało się, że ponad 90% jakości był model 96, albo jakoś tak, więc całkiem, całkiem skuteczny ten model był. No i to, to takie, takie rozwiązanie mnie cieszy. Jeżeli to faktycznie będzie zastosowane w kierunku, żeby pomagać ludziom, no to super, wtedy to, to doczenie maszynowe wykonuje to, co powinna robić. Niesamowite. Ja ostatnio. Y Słyszałem, o takim, słyszałem taki przykład, który jest dosyć przerażający. Mianowicie w Chinach zainwestowano bodajże w 20 milionów kamer, które jakby są spięte w jeden system rozpoznawania tak? i można w przeciągu minut zidentyfikować, gdzie przebywa dana osoba. I był jakiś, jakiś eksperyment robiony i dziennikarz... Który gdzieś tam, nie wiem czy pisał artykuł, czy, czy jakby był, był w to zaangażowany, został znaleziony w ciągu siedmiu minut, gdzie niby nie było wiadomo, w jakim mieście przebywa. To takie dosyć przerażające. Tak, tak, tak tak działo. W tym odcinku, który wspomniałem o Chinach, o tym wspomniałam też. Najciekawsze jest to, mhm. że to. to... Nie chodzi tylko o kamery, też chodzi o ich taki WeChat, to jest taki ich chat, ale to jest znacznie więcej niż chat, bo tam masz wszystko, tam masz i opłaty, i offline, i online, i właśnie messengery, i możliwość zamawiania i taksówek, i hoteli, i restauracji, wszystko masz tam. Jeżeli cokolwiek robisz, to robisz przez WeChata, no teraz wow. masz kamery, masz te wszystkie logi, które tam gdzieś się wypływają. I, no I masz wszystko. No i w Chinach też mają taki score. Nie wiem, czy to akurat też dzisiaj pojawiło się u ciebie tam w Twoim widzeniu, ale chodzi o to, że każdy człowiek ma taki score. No i. To, Słyszałem o tym. To, to, sz, szukałem ostatnio informacje trochę, trochę ciężką było na to znaleźć, bo zwykle takie informacje chyba nie muszą być publiczne, nawet w Chinach, ale podobnie to też nie chodzi o taki kredyt, zwykle, tylko właściwie o wszystko. I mało tego, to jest taki przypadek, który. No. Właśnie to jest przypadek, kiedy chcesz się zastanowić, czy my idziemy w dobrym kierunku, bo tak naprawdę w tej sytuacji możesz. Jak zaczniesz robić cokolwiek, co nie jest pożądane, to znaleźć się będzie bardzo prosto. Tak, tak. No właśnie a propos tego scoringu w Chinach, to z tego co czytałem, oni mają wdrożyć system, który po prostu osoby, które zachowują się nie tak, jak państwo chce, nie będą miały na przykład dostępu do sieci komunikacyjnej, do pociągów, jakiegoś metra, już nie mówiąc o pożyczkach kredytowych, tak? tylko takich podstawowych rzeczy. No dokładnie, dokładnie. I w, I w tym kontekście, dzisiaj akurat o tym nie mówimy, ale to RODO, które w Europie będzie w maju, to jest duże wyzwanie. Szczerze mówiąc, techniczne to jest, to jest niezłe wyzwanie. Natomiast jak pomyślimy o tym trochę z innej perspektywy, to być może to jest taki trochę reset, żeby zatrzymać się na chwilę i popatrzeć dokąd my pędzimy. No bo są takie kraje jak Chiny, które po prostu pędzą do przodu i, i nieważne jaką ceną. W Europie trochę są jeszcze te hamulce. Też nie wiem, jak to będzie się sprawdzało w praktyce, bo jedna sprawa politycy, druga sprawa jak to jest w praktyce, ale ta roda ma swoje plusy i minusy. Ale wtedy, jak właśnie zastanawiałem się, też rozmawiałam z innymi ludźmi, to mam takie wrażenie, że e, takie hamulce warto gdzieś tam wdrażać pomału, bo rozwój jest fajny, tylko też fajnie rozumieć, dokąd to wszystko dąży. No tak, racja. E, Okej, okay, wspomnieliśmy o wielu przykładach, e, i teraz ja mam taką koncepcję, że. Czy można by było zrobić, jakby połączyć te wszystkie sztuczne inteligencje? No bo w różnych miejscach wykorzystujemy różne algorytmy. Więc wzięlibyśmy taki algorytm, który gra dobrze w szachy, taki, który dobrze e, analizuje jakieś zdjęcia medyczne, taki, który rozpoznaje twarze i, i tak dalej, i tak dalej, byśmy złożyli to w taką, jedną, jedną wielką inteligencję, czy w taki sposób nie bylibyśmy w stanie osiągnąć jakichś kolejnych poziomów rozwoju? No, powiem tak, że to co teraz przed chwilą powiedziałeś, to jest pomoc, który ktoś tam próbuje zrobić. I też to w sumie jest kilka gałęzi, bo po pierwsze, na pewno przez dłuższy czas my jako ludzkość próbowaliśmy się izolować i rozwiązywać te same problemy po swojemu. I na przykład, jak dziecko się uczy raz czytać, to ono jak raz się nauczyło czytać, to już nie potrzebuje po raz kolejny uczyć literki, no chyba że to jest inny język. A, na przykład Ale jak to jest cały czas podobne coś, no to nie muszę uczyć literki, tylko cały czas stosuję tę wiedzę, którą zdobyłem. uczeniu maszynowym przez dłuższy czas było tak, że masz problem do rozwiązania i rozwiązujesz go totalnie od zera. Masz kolejny problem bardzo podobny, na przykład czytanie książki, czytanie Twittera, czytanie artykułu, więc generalnie to brzmi jako czytanie a to, że źródło jest inne, no to nie powinno sprawiać problemu, no to zwykli ludzie rozwiązują to totalnie od zero, albo tak przynajmniej wcześniej było. Teraz coraz więcej jest takich inicjatyw, i które właśnie próbują wykorzystywać wiedzę i jedna z takich inicjatyw ma nazwę transfer wiedzy. Polega ona na tym, że budujesz model, jakiś taki większy, który potrafi robić pewne rzeczy. Niekoniecznie akurat potrzebujesz całą tą wiedzę, którą masz w tym modelu, ale na przykład potrzebujesz 80% z tej wiedzy. No i w tym przypadku nie budujesz już model totalnie od zera, tylko wykorzystujesz tą, tą moc. Tylko to też są pewne ograniczenia, bo zadałeś pytanie troszkę bardziej szersze. Czy dałoby mm -hmm. się to połączyć w taki sposób, że mamy tutaj różne umiejętności i tak fajnie zgrać? To jest trochę wyzwanie, przyznam się. Chociaż taki startup Good AI, to jest w Czechach, w, pra w Pradze, i nie mają taki ambitny plan zbudować tą e, sztuczną inteligencję, poziom ogólny, najszybciej jak tylko się da. Z tego co pamiętam, mają taki zegarek, e, taki deadline, chyba 10 lat, czy tam coś takiego mają wpisane. I jak pytałam właśnie założycieli, właściwie tam kilka osób, które są w tym topie, head tam coś, to on właśnie mówił, że no, nasze podejście jest takie, że my chcemy zbudować najpierw takie najprostsze umiejętności. A później właśnie jakbym akumulować. No i taki prosty przykład. Jak potrafisz sumować rzeczy, to też potrafisz mnożyć. No bo tak naprawdę mnożenie to jest jakbym część sumy. No i, no i fajnie, jak mówimy o takich prostych przykładach. Natomiast zapytałem, no ale dobra, ale czy jesteśmy w ogóle w stanie nasze życie jakbym zmapować na taki graf? Taki jakiś bardzo fajny, matematyczny graf. No i ciężko to jest zrobić. I tak naprawdę jest to jakiś kierunek, ale z drugiej strony nadal to jest takie trochę. Trochę skomplikowane. Być może to się okaże, że na jakimś poziomie pojawi się narzędzie, czyli kolejna jakaś tam sieć neuronowa, która nam tym będzie pomagać. I to jest prawdopodobnie kierunek rozwoju, który może się wydarzyć, że w pewnym momencie, tak jak AlphaGo0 przyjęła władzę i zaczęła sama się uczyć, to w pewnym momencie jakaś inna sieć może podpowiedzieć nam, jak to możemy osiągnąć? I wtedy być może potrafimy zbudować taki graf, albo jakieś takie zależności, że mamy wiedzę w różnych miejscach i potrafimy to w jakiś tam sposób połączyć. Natomiast, jak na razie to jest duże wyzwanie. A powiedz mi, czy jak duże zainteresowanie tym tematem sztucznej inteligencji i machine learningu jest w Polsce? Czy mamy tutaj wielu specjalistów? Dużo firm stosuje te techniki? Zainteresowanie rośnie i to ewidentnie widać, bo obserwuję chociażby taki portal w i co jakiś czas wpisuje tam hasła Machine Learning albo Data Science, to jest takie, no taka obudowa Machine Learning dookoła. I widać, że ilość ogłoszeń wzrasta i to czasem wzrasta nawet w sposób dokładniczy, potem trochę spada, ale generalnie rośnie przez, przez ostatni rok, który obserwuję, bo pamiętam jeszcze, kiedy tam dwa lata temu bodajże, kiedy sprawdzałem machine learning, to było dosłownie kilka ogłoszeń. Jak teraz piszesz hasło machine learning, to jest bodajże 150, jakoś tak. Na data science jest w ogóle 500 z kawałkiem. Więc coś już zaczyna się budzić i też jak pytam ludzi, zwłaszcza takich osób bardziej decyzyjnych, to zwykle te osoby wiedzą, że jest uczenie maszynowe, że jest tam też big data i tak dalej, Natomiast jeszcze nie zawsze są skłonni zacząć to stosować, bo się boją, bo też to nie jest takie łatwe, żeby znaleźć kogoś, kto w tym pomoże, też zbudować taki zespół też nie jest proste. Tutaj między innymi też pomagam, bo ja jakoś mniej to promuję, bo nie mam takiej potrzeby jak na razie, że takim firmom, które boją się zatrudnić zespół, to przychodzę jako taki konsultant, robi prototyp i mówię, że no, potencjał w tym problemie jest taki i taki, oszczędzisz tyle i tyle, więc teraz można zbudować zespół. No też tak jest tutaj trik, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, że a, tak naprawdę przykwalifikujemy programistów. Jak pokazuje doświadczenie, całkiem fajnie to się sprawdza. Wiadomo, taki programista nigdy nie będzie ekspertem od statystyki, ale nie musi wcale być ekspertem od statystyki, żeby zacząć to już utrzymywać i też ewentualnie poprawiać pewne, pewne elementy. Czy jest tu dużo ekspertów альбу спецыялістаў утэненнямашна мылі тро вен цероз венцыі, Але надаль выдамеся жені так еле. те на przyшко ж ходзі o учльне то да пераа якосьś так нідавны мо рок два да пера зачавасі паявіць во які ж такі кірункі падобныя до tego стану, który павінен быць. бо я настрона щеі наурановавай даў ж by знаныя. I prawie każdy, kto tam studiował informatykę albo coś podobnego, to gdzieś tam te sieci się pojawiły, ale to było totalnie odrwane od rzeczywistości. Czyli to była taka jakaś teoria kosmiczna, nie wiadomo o czym, ale nie było takich praktycznych zastosowań, że masz tutaj problem A i rozwiązujesz ten problem używając takie narzędzia, na to zwracasz uwagę itd. Tak tak Więc tutaj z, z specjalistami trochę jest nie tak... Może pięknie jak w innych krajach, chociaż jeżeli chodzi o Stany, tam jest inny problem. Oni mają tak ogromny popyt, że mimo tego, że tych specjalistów jest tam więcej, to też im brakuje. Czyli zdecydowanie jest to y, kierunek, który fajnie obrać w tym momencie, bo na pewno będzie bardzo duże zapotrzebowanie tych specjalistów. No i poza tym jest to bardzo ciekawe. Tak, zgadza się. Ja w ogóle robię takie prezentacje programista 2.0. W sumie już po niej zrobię kilka i już chyba skończę, bo trochę chyba już za, za dużo powtarzam to. I ideę tam jest taka, no, ale że... No, ja nie widziałem. <noise> Właśnie w różnych miastach już podróżowałem, pokazywałam to. Choć... E... A pokaż, w którym miejscu mieszkasz? W Warszawie. W Warszawie. No, w Warszawie byłem już raz czy dwa z tą prezentacją. A dobra, nieważne. A powiem w skrócie, w skrócie o, co, o co chodzi. Więc e... programista... Ten klasyczny albo programista 1.0, no to wiadomo, jakiś język programowania, siedzisz sam, myślisz ten algorytm. Programista 2.0 to jest krok do przodu, gdzie będziemy stosować pewne klocki, które już tam coś z nas robią. I wtedy taki zwykły programista coś tam rzuca na wejściu i ten klock wypływa coś na wyjściu. No tam logika jest w tym pudle schowana i dąży tu w kierunku, że coraz bardziej takiej powtarzalnej pracy, coraz bardziej takie elementy, które nie wymagają za duże myślenia, zwany, tak zwane kródy, czyli create, read, update, delete, to rzeczy będą automatyzowane. No, podobnie jak na przykład jest WordPress i teraz jak ktoś potrzebuje bloga, to instaluje sobie tego WordPressa. Więc tutaj podobnie się stanie, że będą pewne funkcjonalności, które ktoś tam przygotował, takim więcej będzie funkcjonować i też jest taki fajny artykuł, jak coś, to gdzieś tam możemy podlinkować, gdzie mówi się, że w najbliższych kilka lat... Full stack developer też będzie zawierał sobie tą umiejętność uczenia maszynowego. Chociaż to też nie chodzi o to, że tu będą eksperci od wszystkiego, bardziej chodzi o to, że nie da się jakby nie używać tego, nie stosować. To podobnie jak nie da się teraz pewnie bez, program bez programisty w większości biznesu albo bez kamórki, to podobnie będzie o uczeniu maszynowym i to już się dzieje teraz, więc jak ktoś zastanawia się, czy wejść w ten temat, teraz jest naprawdę dobry okres. A za kilka lat tam pewnie będzie kolejny jakiś trendy, kto wie, ale teraz jest dobry moment, żeby wstrzelić się w tą niszę. A powiedz mi, czy osoba nietechniczna, bo mówimy o programistach tutaj często, no ale na pewno słucha nas wiele osób, które no nie są związane z programowaniem, czy, czy nie są specjalnie techniczne. Czy taka osoba ma jakąś szansę w, jakby w uczeniu maszynowym sztucznej inteligencji? Data science? W ogóle to jest kilka ciekawych rzeczy, które chcę powiedzieć, jak zadałeś to pytanie. Po pierwsze, kiedyś spotkałem się na konferencji z takim zdaniem, że uczenie maszynowe, sieci neuronowe to wszystko dookoła przez dłuższy czas było zdominowane przez matematyków. I tutaj nie chodzi o to, że matematycy są zli, tylko chodzi o to, że tylko oni mieli ten dostęp i tylko oni to rozwijali. Ale jak popatrzymy na to szerzej, to w tych tematach brakuje takich miękkich umiejętności jak psychologia albo UX albo user experience albo jakieś inne tematy dookoła, bo jeżeli połączymy to razem, to nagle się okazuje, że ten produkt da się użyć, a nie tylko gdzieś tam na tablicy narysować fajne wzory i cieszyć się, że jesteś jedną osobą na ziemi, która potrafi to zrozumieć. Więc to jest, to jest super połączenie. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, że teraz też jest taki kierunek, nazywa się AutoML albo Auto Machine Learning i polega on na tym, że coraz więcej rzeczy też się automatyzuje. Dzisiaj chyba, nie wiem, kiedyś tam wcześniej czytałem taki artykuł też z Google. Google ma Google Cloud, taka chmura i tam między innymi mają taki serwis AutoML. I działa to w ten sposób, że przygotowujesz zdjęcia, na przykład tam kilka tysięcy, może więcej, i przygotowujesz też tak zwane labele, czyli co jest na tym zdjęciu. Wrzucasz tą paczkę zdjęć, paczkę labelów, model sam się uczy i ostatecznie dostajesz model, który działa nawet nie musisz to gdzieś tam deployować, bo też Google za siebie to wszystko robi dostajesz tylko zwykły REST API i to funkcjonuje no i tam w artykule, że ktoś wziął zdjęcie to było jakieś jedzenie, teraz już nie pamiętam jakie, jak, jakaś zupa czy coś no generalnie to jedzenie wygląda podobnie, ale w różnych restauracjach robią to trochę inaczej. Więc ktoś się chodził, robił zdjęcia tych, tych wszystkich jedzeń, wrzucił do tego Google Cloud ML, AutoML, no i ten model zbudował, model był jakości rzędu 90, coś tam, parę procent, więc nie robiąc prawie nic, oprócz tej właśnie pracy dookoła, możesz też zbudować model. I to jest właśnie fajne, że taka osoba, która w ogóle nie programuje, bo w tym przypadku wyzwanie było nie tyle, że zastosować ten algorytm, o ile znaleźć te dane, odpowiednich tam poukładać i tak dalej, no i przekazać do tego algorytmu. I na przykład, jak chodzisz do, do restauracji, możesz się dogadać tam z kelnerem, czy z kimś, że zrób mi zdjęcie w ciągu swojej pracy i ja tam ci, nie wiem, zapłacę, czy coś tam zrobię. I to są umiejętności takie miękkie, więc takich umiejętności ewidentnie też brakuje. Więc jak najbardziej tutaj są różne kierunki rozwoju. Fajnie, to mam nadzieję, że to jest pocieszające dla osób mniej technicznych, które są zainteresowane tematem. A jeszcze wracając do takich trochę bardziej technicznych tematów, jest taki, taka koncepcja jak deep learning, tak? czyli to głębokie uczenie. Czym ono się różni od uczenia maszynowego? Czy to jest to samo, czy, czy jaka jest zależność? To jest ciekawe pytanie. Wiem, że dość często jest taka kontrowersyjna odpowiedź, ale to jest dość prosta sprawa. Uczenie maszynowe to jest zbiór algorytmów. Zaczynając od regresji liniowej, drzew decyzyjnych i jakichś tam boostingu, to również jest taki algorytm, który ma nazwę sieć neuronowa. I te algorytmy się pojawiły jeszcze w latach 50. co najmniej ubiegłego stulecia, więc są dość stare. I co się stało w, w latach, no powiedzmy pod koniec zeszłego stulecia, właściwie na przełomie, to okazało się, że tych warstw może być więcej. I na początku wydawało się, że więcej tych warstw to jest um, 2, 3, 2, 3 warstwy, 4 może. I to nazwali akurat deep learning. I później się okazało, że tych warstw może być jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Teraz na przykład są modele, które mają kilkaset, no albo co najmniej więcej niż 100. I na szczęście wtedy nie nazywali to już Deep, 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 no bo to byłoby trochę bez sensu. Natomiast wymyślili wtedy inną nazwę, w sposób nieformalny, i to wszystko zaczęli nazywać sztuczna inteligencja. Więc teraz, jeżeli czytasz jakieś news, że sztuczna inteligencja pokonała tam kogoś w jakiejś grze, to z dużym prawdopodobieństwem chodzi o sieć neuronową, która ma sporo tych warstw, czyli Deep Learning. A mógłbyś wymienić jakieś techniki Deep Learningowe? Dla ciekawych? No ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Dzieplorium, to przede wszystkim ilość warstw. Natomiast te uh -huh, sieci uh -huh. są, są różne. Są na przykład e, tak zwany perceptron, wielowarstwowy, Jest tak, zwykle się zaczyna, ale ten perceptron, wielowarstwowy jest taki. On jest fajny, jeżeli chodzi o końcówkę, interpretacji wynika. Natomiast, jeżeli chodzi o analizę zdjęć, jest mało praktyczny, bo tam pojawia się zbyt dużo wag albo tych liczb, które trzeba dobrać. No na przykład. Rzędu 100 milionów liczb. To jest dość duże i bardzo łatwo się przyuczyć. I zwykle, jeżeli mówimy o analizie zdjęć, klasyfikacji zdjęć, to stosuje się sieci konwolucyjne. To sieć konwolucyjna to jest takie okienko. Jak pewnie ktoś się bawił y z zdjęciami, to wie, że można taki, zbudować sobie taki filtr. Tym filtrem przyjeżdżasz po zdjęcie, dostajesz jakieś tam krawędzie, albo bardziej waszczone zdjęcia, albo bardziej rozmazane zdjęcie. W zależności od tego filtra są różne zdjęcia na, na wyjściu, więc sieć konwolucyjna działa podobnie, tylko różnica jest taka, że ona sama dobiera te tak zwane kernels albo te jądra. I, 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 i wynika, wyniku jest tak, że my mówimy, że na przykład znajdźmy 16 tych kerneli i sieć sama się uczy, które kernele tu są najlepiej się dopasowują. No i w ten sposób możemy rozpo, rozpo, rozpoznać jakieś tam wzorce na obrazach. I te, te przykłady, które wspomniałem, na przykład analiza zdjęć, chociażby związanych z medycyną, na przykład radiologia albo kardiograma, Albo wiele, wiele innych podobnych, no to jest e, sieci konwolucyjny. Dodatkowo jeszcze jest takie coś jak sieć rekurencyjne, i to jest trzecie, myślę, że o którą warto wiedzieć. To ona bardzo fajnie sobie radzi z ciągami, że jest jakiś ciąg znaku albo ciąg wydarzeń, to wtedy ona wykrywa te zależności. No i taki przykład pokazywałem gdzieś tam na prezentacjach, który całkiem fajnie obrazuje, jak to działa. Przykład był mniej więcej taki. Jest Adam Mickiewicz, który napisał sobie na przykład Pan Tadeusz i chce się podzielić tą książką z cesarzem, Juli Cezar. No i teraz, no tam oczywiście jest tak, że oni żyją w różnych epokach, ale to akurat pomijam, bo teraz wszyscy zmieniają historię, też to zmieniam, ale najciekawsze jest to, że ten cesarz podpowiada, powiedzmy, Adam, Adamowi, żeby to zastosujmy mój szyfr, który działa tak, że przesuwamy każdą literkę o 3. Czyli zamiast literki A będziesz miał B, C, D, tak? Zamiast literki A masz D, zamiast literki B masz E i wszystkie te literki przesuwamy. Jak to przesuniesz, to tekst staje się w ogóle nieczytelny. No i teraz mamy kawałek tekstu odkadawany. mamy całą książkę zakodowaną i to co robimy z tą siecią rekurencyjną, wstawiamy na wyjściu. заадаваны текстст навыйсці откааваны такі чытні для людзі Ну і тылі там две варсыкі украінцыны стеа і щеть цалкім фаннісво парадзіва теразу не памятам даклад не лічба легенду 90 процент і ten текстст був чытеннем więc такі bardzo просты przyкладкі де даставеш заадаваны текстст ніц не муш, w jaki sposób to można odkadować No i sieć sama próbuje właśnie się dostosować, odgadnąć, jakby to można było wykonać. No bardzo ciekawe. Ciekawy przykład. A powiedz mi z takich, z takie bardziej może futurystyczne pytanie, czy chciałbyś, żeby, żeby jeżeli będzie to możliwe, żeby żeby ty, żebyś ty, czyli twój mózg powiedzmy został zdigitalizowany, czyli przeniesiony gdzieś na jakiś serwer i czy, czy myślisz, że w ogóle coś takiego będzie kiedyś możliwe? Nie, jeżeli chodzi o mnie to nie mam takiej potrzeby. Czy będzie to możliwe? Myślę, że tak, ale szczerze mówiąc to jest taka, to jest bardzo głębokie pytanie, jeżeli tak się zastanowię trochę dalej, bo to co my przeniesiemy to pewnie będzie tylko ułamek nas, czyli być może jakiś tam stan, być może dość ograniczony stan, ale bardzo ciężko przenieść coś więcej, bo tutaj nie chcę wchodzić teraz w szczegóły. Ale e, myślę, że ktoś, kto się zastanawia na tym więcej, to wie, że to nie chodzi tylko o mózg, o ten stan neuronu, tylko chodzi o coś więcej. Przy czym my jako ludzie nie do końca wiemy, albo przynajmniej ta część ludzi, którzy wie, to zwykle nie mieszka wśród tych normalnych, <grym> no, no, no bo tutaj nie rozumieją tego. Ale ja, tak, ja tego nie potrzebuję, bo to jest taka zabawka, która nie daje mi żadnej wartości. A no chyba, że tylko oglądać ze strony, bo jak każda inna zabawka jest ciekawa. A no, jakoś tak. No tak, no tak. No, no wiesz, no jest duża grupa ludzi, bardzo inteligentnych, która generalnie dąży do tego i jakby, jakby zmierza w tą stronę też, która jakby w. W tej grupie są różni prezesi wielkich firm, którzy inwestują ogromne pieniądze w różnego rodzaju właśnie badania, sztucznej inteligencji, tak, żeby, żeby jakby dojść do tego momentu tego singularity tak zwanego. No tak, to są takie et dosyć etyczne już tutaj rozważania i w ogóle <grym> <grym> przyszłościowe. Czyli jednym słowem, mówisz, że jest coś więcej. Czy możesz powiedzieć, że to coś więcej to jest ta świadomość tak zwana? No właśnie, tak naprawdę jak się zastanowimy czym jest ta świadomość, to na pewno wykracza, na przykład zacznę trochę cofnąć. Zacząłeś ten podcast, ten odcinek z tego, że kim jesteś? I to jest na tyle ciekawe mm -hmm. pytanie, że właściwie każdego słuchacza Cały bardzo gorącam, być. polecą się zastanowić <laughs> nad tym pytaniem, bo jak każdy raz spróbujesz się zastanowić kim jesteś, to odpowiadasz coś, ale nadal gdzieś tam głęboko czujesz, że no, chyba nie o to chodzi. No ok, jestem ojcem, mam odpowiednie obowiązki i wykonuję te obowiązki tak, jak potrafię, jak najlepiej, ale chyba też nie o to chodzi. To znaczy, że no, w którymś momencie już nie będę ojcem, albo to dziecko już będzie większe i niby nadal jestem ojcem, ale już nie potrzebuję e, na przykład dziecka tej roli. To kim wtedy jestem? Dziadkiem. No jakoś tak trochę takie powierzchowe to jest i... I ja gdzieś tam głęboko wierzę, że my to doświadczenie gromadzimy gdzieś w innym miejscu. Nie im dokładnie gdzie. Gdzieś mamy jakiś hardware i ten hardware na pewno nie jest w naszym mózgu. Raczej to jest takie połączenie z tym hardwarem. Jak to jest do końca? Kto wie, ja na razie badam ten temat. A myślisz, że maszyna może osiągnąć taki stan, kiedykolwiek? W ogóle to jest tak, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o tym nie powiedziałem dzisiaj, że w tej chwili są takie dwie szkoły, które próbują nawzajem się trochę konkurować. Ta pierwsza szkoła, jest taka matematyczna, i ona bardziej wychodzi z założenia, że my matematycznie próbujemy osiągnąć ten czy inny cel, po prostu optymalizując pewne rzeczy. Tam są jakieś wzorki pod spodem i tak dalej. I to dokładnie co się dzieje teraz. Ta matematyczna szkoła bardzo jest praktyczna, zwłaszcza jeżeli mówimy o takie lokalne zastosowania, bo bardzo fajnie się sprawdza. Ale z drugiej strony, jak o tym się zastanawiam, to często mi się wydaje, że. To nie potrafię przeskoczyć kolejny poziom. No, chyba że pojawią się jakieś kolejne sieci, które nam w tym pomogą, ale też mam trochę wątpliwości w tym kierunku. Istnieje ta druga szkoła, która podchodzi trochę inaczej do problemu i mówi, że no dobre, to załóżmy, że my jesteśmy bardzo ograniczeni i ktoś, kto nas stworzył, jest bardziej mądrzejszy. To skapiuje mi po prostu jak to zwykle się robi: helikoptery i wiele, wiele innych rzeczy. To zwykle się wzoruje na naturę, przyrodę, no i się kapiuje. No i teraz są pewne projekty, które próbują skopiować mózg człowieka, czyli odtworzyć te wszystkie neurony, te wszystkie połączenia. Jeden z projektów to jest Blue Brain Project w Szwajcarii, jest prowadzony. Oni mają bardzo ambitne plany w 2025, czy tam w którymś roku mają plan, że potrafią zasymulować właśnie mózg w całości, te wszystkie neurony, jakoś tam wszystko połączyć, trochę te terminy się poprzesuwały. No i ten kierunek jest znacznie bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o takie praktyczne podejście, bo nikt na tym jeszcze na pewno nie zarabia. Natomiast jak o tym rozważam, to wydaje mi się, że jest tam taka okienka, znaczy my nie do końca zrozumiemy, co zrobimy, ale może po prostu dostaniemy się do czegoś, co może coś ciekawego uzyskać. Też nie wiem, co to jest, ale po prostu chodzi o to, że jak zaczynamy kopiować rzeczy, które działają, to jest szansa, że nam też się uda. No właśnie, ty. Tak słyszę, że jesteś dosyć pragmatycznie tutaj. Nie jesteś jakimś takim wielkim optymistą, że za 5 lat już będzie jakby ta General Intelligence, tak? Myślisz, że raczej to jednak będzie się w czasie trochę odsuwało. No ale spójrzmy właśnie na to Alpha, AlphaGo, tak? No eksperci jakby przewidywali, że 10-20 lat jeszcze ta nie zostanie w ogóle złamana, a tu nagle. To prawda, jeżeli chodzi o AlphaGo, to było wielkie zaskoczenie. Też jak mówiłem, właśnie z tą intuicją tam były najtrudniejsze, bo ciężko było wymyśleć, jak to zrobić. Ale z drugiej strony, jak nad tym się zastanowisz, co dokładnie zostało zrobione, to nadal obracamy się w bardzo wąskim temacie, który nadal jest dość logicznym. I mimo tego, że człowiek wcześniej nie mógł wyjaśnić, na przykład jak ocenić ten stan, który jest teraz, to w jaki sposób oni to wycenili? A po prostu popatrzyli na bardzo dużą ilość gier i wiedzieli, że jak stan gry jest taki, no to zwykle przegrasz, a jak taki, no to wygrasz. No i w ten sposób przez ilość danych, dużą ilość danych, które mieli, zebrali to w całości, no i doprowadzili to do, 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 do takiej normalnej logiki, tak dużo upraszczając. Mm -hmm. Ale z, z drugiej strony, jak pomyślimy o wielu takich różnych zastosowań dookoła, to tam nie tylko chodzi o logikę, na przykład emocje, psychologię, tam jest wiele tematów, które na pewno są nielogiczne, ale są bardzo ważnym aspektem naszego życia. Więc tak trochę podsumowując, jak ja to widzę z tej perspektywy na dzień dzisiejszy, bo ono też się zmienia, bo cią ciągle się uczę, ale na dzień dzisiejszy e, tak z pewnością widać, że... Ta wąska inteligencja na pewno zrywoli... zrobi tę rewolucję w świecie i to, że ludzie będą tracić pracę i tak dalej, to przez tą wąską inteligencję, bo ona tyle będzie dobra w pewnych aspektach, że człowiek nie będzie już potrzebny. Natomiast czy uda się osiągnąć tak szybko ten poziom taki ogólny, że będzie taka jedna maszyna, która potrafi w taki bardzo fajny sposób się tutaj komunikować i posługiwać się różnymi umiejętnościami? No to jest wyzwanie. Podam Ci taki przykład. U mnie za oknem buduje się teraz taki biurowiec. I teraz oni tam fundamenty jakieś robią takie rzeczy i taka koparka siebie tam. Cały czas, tam coś weźmie ten piach, w lewo, w prawo, mm -hmm. w lewo, w prawo. Ja sobie patrzę i myślę. No, to jest ewidentny przykład przypadek, <laughs> przypadek, który trzeba zautomatyzować. I tutaj nie widzę dużego wyzwania, żeby zrobić to dzisiaj nawet. Ale potem się okazało, że było takie miejsce, taki taki zakończyk, który było tak bardzo ostrożnie wjechać i tam, żeby nic nie zepsuć, wyciągnąć tam jeszcze kawałek tego piachu. I tu się znają, no właśnie tutaj, właśnie w tym zakończyku może być problem, pewnie też się da, ale właśnie na takich stykach to tutaj człowiek czasem jest potrzebny. Ale w większości przypadków, jeżeli pociągnąć na, na tą budowlę albo wiele innych zastosowań, wiele innych... E... Aspektów naszego życia, to już nawet teraz możemy e, być gotowi na to, że komputery będą przyjmować tutaj pewną rolę, więc pod tym względem raczej jestem pewny, że takie rzeczy się staną. Oczywiście to nie 5 lat, to pewnie zajmie 10, może 15 lat. Natomiast e, z tą ogólną inteligencją, no zobaczymy, to wszystko to szybko się zmienia. Świat zmienia się szybciej niż myślisz. Dokładnie. E, powiedz mi. Jak dzisiaj chciałbym zacząć uczyć się o sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym? Jak miałbym zacząć naukę? Czy mam iść na kurs, czy mam coś czytać? Jak ty byś polecał dla nowicjusza? To bardzo zależy, jakie cele chcemy osiągnąć, bo jeżeli ktoś chce a cel, że No chcę... ja się chcę przenieść do tej chmury za kilka lat już, no to wiesz. <gry> no to brzmi dość praktycznie, czyli chcesz rozwiązać problem, no to wtedy trzeba się skupić bardzo na praktyce. Teraz jest taki fajny okres, kiedy jest dość dużo różnych kursów, też książek. Natomiast tego, co ja obserwuję z własnego doświadczenia, to... Jest wielu osób, które przerobili dużo różnych książek, czasem potrafiąc się nieźle wypowiadać na różne tematy, że sam potrafię się zgubić o czym oni mówią, ale jak powiesz tej osobie, no dobra, to w jaki sposób rozwiążesz na przykład ten problem? No ja ta osoba się nie wie, nie wie co powiedzieć, bo... Bo ma tak dużo tej teorii, że nawet nie wie, jak to zastosować. I tutaj właśnie jest ten clue. <grywa> Najważniejsza jest ta praktyka. I bardzo gorąco polecam, uh -huh, uh -huh. zamiast tego, żeby się skupić na tych kursach, tych wszystkich książkach, bo tego materiału naprawdę jest teraz dużo. Nawet nie potrafimy tego wszystkiego przeczytać przy oglądanie. W Mogli tej prezentacji pokazuje e, taki przypadek, że jak wejdziesz sobie na Google Scholarship, czyli tam, gdzie są te wszystkie publikacje, i wpiszesz sobie Machine Learning. I tam chyba zauważyłem, że jedno, jeden artykuł będziesz czytać przez 5 minut, nie będziesz spać, jeść i tak dalej, to potrzebujesz ponad o, pewnie 80 lat, żeby to tak szybko tylko przywinąć, więc no tego jest dużo, więc tutaj trzeba być e, świadomym i mieć też pokorę, że nie da się tego wszystkiego się nauczyć. Ale to co jest ważne, to wybrać sobie jakiś taki projekt, na początek oczywiście taki bardzo prosty, trywialny projekt żeby zacząć to stosować, no i później coraz więcej, coraz więcej zacząć to wdrażać. No na przykład jest taki serwis kagal.com to jest taka, taka, taki portal, gdzie różne firmy udostępniają dane i ludzie z całego światu próbują te problemy rozwiązać. Ja też tam sporo się nauczyłem, to jest bardzo fajne miejsce, bo tam jest coś rodzaje rodzaju forum, ale też ostatnio wprowadzili takie kerneli. I te krenelnie oznacza, że jak ktoś tam pisze jakieś kawałek kodu, może go tam wrzucić i ty możesz sobie skopiować dokładnie ten sam kod, odpalić na swoje maszyny i dostać wynik. Będziesz się czuł, że totalnie nie rozumiem, co tam się dzieje pod spodem, ale to działa, i to jest taka frajda. No I później tam linijka po linijce, próbujesz to analizować, mhm, też dopytywać innych, i według mnie to jest taka super, taka super szkoła, super podejście, praktyczne podejście, żeby zacząć tą praktykę już zbierać, zamiast tego, żeby gdzieś tam w tej teorii zanurzyć. Też stosuję to w swoim kursie, który prowadzę, że promuję takie hasło, że ton wiedzę trzeba stopniować, bo inaczej bardzo łatwo jest się zgubić na którymś szczegółiku, na przykład poświęcisz nie wiem, pół roku, żeby zrozumieć jakiś tam szczegół, a potem jak zapytam Ciebie, no dobra, ale jaką wartość masz teraz, że rozumiesz aż tak w 100% ten szczegół? No i... No rozumiem to. No i co z tego? Czy potrafisz jakoś zastosować to w praktyce? No zwykle nie. I to jest taki też ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, a w szczególności jeżeli chodzi o deep learning, to świat akademicki jest bardzo do tyłu niż ten świat praktyczny. No bo jak to działa? Po prostu taki inżynier sobie siada i myśli, no dobra, to spróbuję tu, spróbuję. O, to działa, no dobra, to biorę to. No i później właśnie w teorię trzeba to podciągać. No i są dość mocno do tyłu. Spróbuję teraz jakoś tam nadrobić. Ale to też, żeby było świadomość, że nie zawsze chodzi o to, żeby oleć coś, tylko po prostu tak to się rozwija. Ale najciekawsze jest to, że no dobra, na przykład ja wiem, że trzeba zastosować to czy tamte, na przykład inicjalizacja WAG, i później na przykład ktoś tam udowodnił tak bardzo fachowo, naukowo, dlaczego akurat to działa. No i sobie wracasz do takiej publikacji, czytasz, myślisz, no okej, fajnie. W sumie i tak widziałem, że trzeba to zastosować. Teraz mogę się dowiedzieć czemu to akurat tak trzeba zastosować. No i problem jest w tym, żeby zrozumieć tę publikację, to musisz spędzić co najmniej kilka wieczorów, jeżeli jesteś super dobry z matematyki i z czytania takiej publikacji, albo nawet kilka miesięcy, żeby to zrozumieć. No i pojawi się pytanie, czy ja to naprawdę potrzebuję teraz, bo teraz jest tak dużo różnych problemów do rozwiązania, być może oczywiście warto tą wiedzę zgłębiać z czasem, ale jeżeli zacznę czytać jakieś szczegóły, to na pewno w tym wszystkim się pagumie. Więc bardzo gorąco polecam zacząć właśnie z góry i jak najmniej rozumieć na początek, a potem stopniowo, stopniowo tą wiedzę zbierać po kawałku, no i też zbierać tą wiedzę, którą faktycznie potrzebujesz na dzisiaj. Nie taką, który potrzebujesz na jutro, tylko na dzisiaj. <grych> e, wspomniałeś o swoim kursie, e, gdzie go można znaleźć, i czego się można z niego nauczyć? Tak, prowadzę kurs, to jest strona dostępna pod adresem dataworkshop.eu. Teraz jest druga edycja. Kurs trwa przez 8 tygodni, tam jest 8 modułów, czyli jeden moduł w tygodniu. Jest zbudowany w taki sposób, żeby w miarę łatwo było wejść do tematyki. I idea jest taka, że na pierwszym, już w pierwszym module rozwiązujemy konkretny problem, który jest trywialnie prosty, ale jest ta satysfakcja też czuć wartość. Problem, polega na, problem jest następujący, załóżmy, że zbierasz listę maili i imię, prawdopodobnie masz też taką listę, wszyscy, mhm, kto nie. gdzieś blogi, e-commerce i tak dalej mają, ale na przykład nie masz informacji, jaki w ci jest ten człowiek, czyli masz na przykład tysiąc albo kilka tysięcy maili, no i nie masz to jest informacji, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. E teraz, але павні chча быś то мець для чега набо ну, аказуся же як пасигментуєш так просты способ то мош собі лепей депрацзоввацьтай камуннікаты а i wybierać inne słowo, To też zależy oczywiście od e, e, dziedziny, w której obracamy się, ale generalnie wiadomo, jaki język bardziej lubią kobiety, jaki język bardziej lubią yes. faceci i można to dobrać. Jak to możemy zrobić? Otóż piszemy bardzo prosty, trywialny model, który no, jest naprawdę, jak wiesz, jak to zrobić, to 5-10 minut i już masz taki model i masz jakość modelu rzędu 97%, i przypuszczasz imię przez ten model, no i dostajesz informację, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. No i takie, takie rzeczy robimy. I to, to jest pierwsze zadanie, które ludzie robią. No a później krok po kroku próbujemy to bardziej e, dołożyć kolejne cegiełki. Na przykład e, robię taką rzecz, bo w uczeniu maszynowym, jak i w innych e, naukach, albo w innych umiejętnościach, chodzi o zaangażowanie. I to jest super duże wyzwanie, jak ludzi zaangażować, bo nawet wtedy człowiek, jak przychodzi i mówi, że chce, nawet jak płaci, to niekoniecznie aż tak bardzo chce, albo może mu się wydawać. I tutaj jest ta sztuka, żeby tego człowieka jakoś rozkręcić. No to, co ja na przykład robię, to robię takie konkursy. Na przykład w tej dyce robiliśmy predykcję kosztu samochodu. To były prawdziwe informacje z internetu i każdy człowiek na podstawie takich ogłoszeń, które były, budował model robiąc e, predykcję, ile wart jest taki samochód. No i teraz, mając taki model, to możesz sobie odfiltrować te ogłoszenia i znaleźć takie samochody, które kosztują czemuś taniej. Na przykład jest ogłoszenie pewnie 10 tysięcy, może nawet 100 tysięcy. Bardzo szybko odfiltrowujesz na przykład 100 samochodów, które kosztują znacznie taniej niż powinny i takie, które się interesują. No i w ten sposób już potem manualnie to przyglądasz, bo tam może coś jest dziwnego, jakieś prawne sprawa albo coś jeszcze. Ale w każdym razie w taki prosty sposób jesteś w stanie zaoszczędzić 5, 10, nawet jeszcze więcej tysięcy, budując ten model własnymi rynkami. Też na przykład w tej drugiej części skupiamy się o deep learningu, no i tam rozwiązujemy takie zdanie jak... Rozpoznawanie znaków drogowych. Na pierwszy rzut oka problem wydaje się bardzo skomplikowany, ale po kursie każdy wie, że to jest problem dość trywialny. Albo rozpoznawanie terenów, zdjęć satelitarnych. Tam jest taki teren, taka siatka. To chodzi mm -hmm. o Amazonię akurat. No, tam jest las, e, e, rzeka, droga. Tam w ogóle bardzo fajny cel jest, bo to na Amazonii cały czas wycinają te drzewa no, i fajnie by było jakoś monitorować ten stan. Tylko jak to monitorować? Dość ciężka sprawa, bo las na szczęście jeszcze nadal jest nie takie małe i po prostu patrząc na satelit i wykrywając, że tutaj akurat był wcześniej las, a teraz w tym kwadraciku dzieje się coś dziwnego, więc warto tam jakoś e, zacząć to sprawdzać. Wow, cel, takie cel zadania jest bardzo... skomplikowane. Tak, i pokazuje właśnie... takie. Tak jest, tak jest. I tam właśnie pokazuję, w jaki sposób można zastosować na przykład transfer wiedzy, e, żeby ten problem rozwiązać, bo okazuje się, że stosując już. Gotowych rzeczy dokładając tylko swoją kreatywność, nagle okazuje się, że możemy takie zdanie też rozwiązywać. No brzmi bardzo ciekawie. A powiedz mi, czy do kursu można dołączyć w każdym momencie, czy to jest tylko tak sezonowo? To jest sezonowa, bo tak naprawdę bardzo mnie zależy na tym, żeby było to zaangażowanie i była to aktywność, bo oprócz materiału, który dostarcza, też przygotowuje środowisko, na którym wszystko jest zainstalowane i taka osoba, kiedy się dołącza, to on ma już wszystko. To wszystko jest dostępne dla tej osoby z przeglądarki, bo stosujemy takie narzędzie o nazwie Jupiter, Jupiter Notebook. I tu wpisujesz sobie taki adres do przeglądarki i tam masz takie kamórki, w tych kamórkach możesz wpisać kod, też możesz pisać sobie komentarz i to odpalisz, i to odpalisz się na serwerze. Czemu akurat tak, bo z tymi instalacjami to na początek może być trochę trudne, bo są pewne zależności, i ja prowadziłem sporo różnych warsztatów i wiem, że zawsze te problemy były, więc wziąłem tę odpowiedzialność na siebie. Druga rzecz mamy to jest sezonowa, bo mamy Slack i tam jest ta komunikacja. I, no i cały czas po prostu pomagamy nawzajem. Jak ktoś czegoś nie wie, to pyta. I też, co jest fajne, to nie tylko chodzi o to, że ja odpowiadam, tylko każdy się wkręca i próbuje jakoś nawzajem pomagać. Więc. Albo konkurs, bo konkurs jest element rywalizacji, też jest dość istotny. No i teraz jeżeli będzie jedna osoba, to on, no, dobrze, on no coś tam zrobi, ale jak jest ten, <śmiennie> pamiętam jak było przed samym końcem, dzień została, wieczór jest, ten serwer już cały czas dokładam nowe zasoby, dokładam, dokładam, ten serwer tam już się grzeje, <śmiennie> wszyscy tam próbują, zwłaszcza ta czołówka próbuje jakoś tam wyskoczyć trochę jeszcze wyżej. No i to jest taka zabawa i wierzę, że takie podejście jest zdecydowanie bardziej praktyczne i raczej tego będę się trzymał. Kolejny dysyk chcę zrobić na jesień, ale też rozwa rozważam, bo kilka osób mi pytało, czy jest możliwość zrobić tak prywatnie jeszcze. I tak, taki już robiłem eksperyment raz. Myślę, że gdzieś tam pewnie też to będzie się wydarzało, ale to raczej są takie wyjątki. Aha, fajnie. Yy, słyszałem jeszcze, że. Pracowałeś czy pracujesz nad książką? Nie wiem, czy to dalej jest aktualny temat? Z książką była ciekawa historie, bo ja powiedziałam, że chcę zrobić tą książkę o uczeniu maszynowym po ludzku, i później pomyślałam, chyba chcę zatrzymać się na chwilę i lepiej zrobić kurs, a lepiej przytrować kilka razy, i to było całkiem fajna decyzje. Polega to na tym, że problem albo wyzwanie jest w tym, w jaki sposób on wiedzy przekazać, bo ty, jak patrzysz na to, to wydaje się, że jak teraz przekażę w ten sposób, to będzie zrozumiałe. A na kursie widać, że na przykład jak przekazuję w ten sposób, to okazuje się, że ludzie na przykład nie rozumieją to czy tamte. I po pierwszej edycji ja zrobiłem takie retrospekcje, pomyślałem, dobra, tutaj zmienię trochę coś, tutaj dodam więcej przykładów. I już w drugiej edycji były trochę inne pytania, troszkę bardziej zaawansowane. Więc dla mnie wniosek był taki: ok, to chyba ja już zrozumiałem, jak najlepiej wyjaśnić ten aspekt, ale teraz muszę zrozumieć, jak wyjaśnić ten inny troszkę aspekt. I myślę, że po jakimś tam czasie uznam, że ok, teraz już. Bo, bo ten proces może być nieskończony, bo też trzeba być realistą, bo zawsze ktoś tam będzie zadawać pytania, ale to do czego dąży, żeby poczuć taki moment, że. W tej chwili czuję, że większość osób, które przeczyta tą książkę, na pewno to zrozumie. No, jeżeli nie zrozumie, to no, no trudno, bo nie każdy potrafi zrozumieć każdego, ale przynajmniej chcą tę funkcję maksymalizować, żeby stopień zrozumienia tej książki był prawie że stuprocentny. Tu też wchodzi mój trochę idealista, który ciągle ze mną walczy, ja z nim, no i <laughs> próbujemy użyć. No tak. Dobra, tak zbliżając się już powoli, powoli do końca, jeszcze chciałem Cię zapytać o Twój podcast, bo prowadzisz podcast, który zajmuje się stricte sztuczną inteligencją, także na pewno będzie cenny dla osób, które są tym tematem zainteresowane. Możesz powiedzieć, co, co sprawiło, że zacząłeś nagrywać? Tak, prowadzę podcast biznes myślę. On się skupiał sztucznej inteligencji, ale też staram się dotykać takie tematy, które gdzieś tam wewnątrz mnie e, są mega ważne. Takie tematy, żeby rozważyć, dokąd idziemy, zwłaszcza dla osób decyzyjnych, które mają na to wpływ bo wydaje mi się, że dość często gdzieś tam to jest pomijane, albo nawet dla wykonawców zadań. Ostatnio rozmawiałem z taką osobą, jest bardzo inteligentna, e, duży ma potencjał, na pewno w uczeniu maszynowym zrobię swoje osiągnięcia, ale zapytałem go takie kilka pytań czegoś innego, na przykład czy myślałeś nad czymś takim, jaką wartość dostarczyć dla ludzi, albo czy nie myślałeś, że akurat to rozwiązanie może komu, kogoś skrzywdzić, i on tak, przez chwilę się zawiesił i powiedział: no w sumie o tym nigdy nie myślałam, bo teraz skupiam się bardziej na technicznych rzeczach. Mm -hmm, Więc. A, mm -hmm. Staram się właśnie tak trochę otwierać oczy, że to nie chodzi tylko o technikale, bo to jest ważne, żeby zrozumieć, ale żeby wykorzystać tą moc, żeby chociaż odrabinkę ten świat usprawnić. No i próbuję też poruszyć takie różne tematy, czasem dość złożone. Na przykład pewnie to wyjdzie trochę wcześniej niż ten odcinek, bo to no, zobaczymy. W każdym razie odcinek, który teraz przygotowałem, to jest edukacja i sztuczna inteligencja. I tam pokazuję, że to nie chodzi o to, żeby przyspieszyć obecny stan edukacji, bo obecny stan edukacji jest bardzo zły. Pokazuję, staram się wyjaśnić, dlaczego on jest taki. I teraz, jeżeli to jeszcze bardziej rozpędzimy, no to będzie jeszcze gorzej. Więc według mnie musimy się cofnąć trochę, zastanowić, do czego powinniśmy dążyć, no i potem to rozpędzać, używając uczenia maszynowe i tak dalej, bo inaczej możemy jeszcze zrobić większą krzywdę. No, podobnie jak kiedyś Google powiedział o bagach i automatyzacji, że jak wcześniej robił to człowiek. Manualnie to robią te bugi dość wolne, a teraz jak to możemy. Jakoś to naci powiedział, ale tak, upraszczając, ale teraz jak to automatyzujemy, to możemy te bagi propagować z dużą prędkością na tysiące serwerów. Więc no tutaj, właśnie, m... tak. tutaj <laughs> może podobnie się stać, że ta sztuczna inteligencja to jest narzędzie, które potrafi rozpędzić, ale człowiek decyduje, w którym kierunku. I to trochę mi też tak gdzieś tam boli, albo gdzieś tam czuję, że warto o tym mówić <laughs> nagłos. Też jest sporo tematów. z Takich, no bo skupię się też na temacie biznesowym, gdzieś tam dookoła. Staram się też zapraszać ludzi, pytać o, o ich zdanie, no bo też uznałam, że jak będę sam cały czas mówić, to będzie tak trochę, no nie wiem, czy można wierzyć, czy nie, więc spróbuję to tak dywersyfikować. Generalnie to się pokrywa w całości, ale przez to, że mówią różne osoby, to brzmi, tak mi się wydaje, bardziej wiarygodne. Dużo masz słuchaczy? O, pamiętam, że jak zacząłem nagrywać, bardzo się przyjmowałam, temu i w ogóle jestem człowiekiem, który lubi różne liczby, lubi analizować, lubi osiągać cele. I pamiętam, że patrzyłem, jak tylko zacząłem nagrywać, patrzyłem, to ile tam, jeszcze kilka osób dotarło, jeszcze kilka. Tak, ja tak patrzę teraz. <grym>, no to jest taki ciekawy okres, ale jakoś szybko wybrnąłem przez to, gdzieś tam wspomniałem w podcastie, ale opowiem taką historię pojechałem do Wrocławia i tam przyszedł taki człowiek, niewidomy on akurat stracił wzrok jakieś tam 20 lat temu, jest teraz taką starszą osobą, no i tam ja miałem jakąś prezentację, wszystko jak zwykle i pod koniec prezentacji, jak już wszystko się skończyło podchodzi ten człowiek, zapytał gdzie tu ja jestem i podchodzi do mnie i mówi, że ja tu przyszedłem, żeby się spotkać z tobą, bo gdzieś tam wspomniałeś że będziesz tutaj i dla mnie to był taki wow. Ja, wiesz, zaraz powiem, jeszcze, o co mi chodziło. Chodzi mi o to, że ja się przymałam bardzo dużo ilością, Mm -hmm, ale mm -hmm. mnie się skupiałam na jakości. Być może jest tak, że masz tych 100 słuchaczy, powiedzmy, ale wśród, wśród tych 100 słuchaczy masz takich świetnych ludzi, że oni potrafią cię napompować. I mieliśmy fajną dyskusję z tym człowiekiem, on jest taki, no, między innymi dlatego, że jest niewiadomy, on więcej się zastanawia nad życiem, nad tym sensem, jak to wszystko się łączy. I ja wtedy zrozumiałem, że jak wracałem już do domu, w pociągu sobie jadę, tak sobie myślę, tak naprawdę nie on przyszedł do mnie, to ja przyjechałem do niego, żeby zrozumieć, że nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. No i wtedy w ogóle się przestałem przejmować i nie obserwuję te statystyki, ale jakoś tam ostatnio robiłem podsumowanie na rok, to wiedziałem, że było ponad 40 parę tysięcy pobrań, więc no trochę to no, gratuluję. się... Gratuluję, To się rozwija tak dość w sposób wykładniczy, ale zauważyłem, że Wtedy, jak przestałem się przejmować ilością, tylko jak najwięcej się skupiłem na jakości, to, to daje swoje owoce, więc też ci polecam takie podejście. <śmiech> <śmiech> no, oczywiście, wiadomo, jak to jest na początku, patrzysz w te liczby, ale wiadomo, nie, nie ma się co przejmować, trzeba po prostu robić swoje. E, Tę historię, historię z Wrocławiem e, zastanawiałem się, czy ją przytoczysz. Oglądałem parę dni temu twoją prezentację z Polcastera. Z 2017 roku I tam, i tam ta historia była, nawet chciałem Cię o nią zapytać, bo jest <laughs> bardzo, bardzo taka no, miła, miła i ciekawa. E, Okej, okay. już tak na koniec. Chciałem Cię zapytać, czy chciałbyś coś przekazać naszym słuchaczom? Myśl, jakąś, jakieś pytanie, podsumowanie, no cokolwiek, co Ci przychodzi do głowy. Chciałbym przekazać taką jedną, bardzo prostą myśl, a właściwie pytanie. Drogi słuchaczu, słuchaczka, postaraj się odpowiedzieć na pytanie: kim jesteś? Heh. To jest pytanie dla słuchaczy, i jeszcze powiedz mi, gdzie cię można znaleźć w sieci? Jak się z tobą skontaktować? Jest kilka stron. Proponuję um, zacząć albo biznesmyśli.pl, tam jest podcast, albo dataworkshop.eu, tam jest kurs. Również jestem dostępny na LinkedInie, na Twitterze, na Facebooku. Staram się odpowiadać, jak ktoś mi pisze, to zawsze staram się komuś udzielić najlepszą odpowiedź, którą potrafię, no chyba że to jakiś spam, to wtedy zwykle ignoruję. <grym> też mam pewne opóźnienia, to proszę też zrozumieć, że mam wiele rzeczy na głowie, ale staram się odpowiadać na pytania, zwłaszcza jeżeli ktoś mnie pyta o takie jakieś rzeczy ciekawe, to znaczy komuś coś trzeba pomóc, jakieś takie życiowe rzeczy, to wtedy jest priorytet numer jeden, bo... Myślę, że zawsze warto pomóc, to jakoś tam wraca. Dzięki za odpowiedź. No i dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na pewno warto też, jak komuś, jak ktoś jest zainteresowany, warto sprawdzić podcast Biznes Myśli, gdzie można dowiedzieć się więcej. No i co? To wszystko na dzisiaj. Wladimir, dzięki serdeczne i do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo, że zaprosiłeś i Miałem okazję się podzielić tym swoim przemyśleniem na ten świat. Dziękuję. Do zobaczenia. Wow, niesamowita dawka wiedzy. Wladimir, dziękuję jeszcze raz za tą długą i inspirującą rozmowę. Myślę, że może poruszyć ona wyobraźnię wielu osób. A Tobie, drugi słuchaczu, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, Podziel się linkiem do tego odcinka w social mediach. Myślę, że warto jest dzielić się taką, taką wiedzą. Jak zwykle notatki do odcinka znajdziesz pod adresem startupmyway.com, ukośnik 6, tak jak szósty odcinek. A tymczasem kończymy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.